Radio Wypicia. Kiedy tu wchodzę, to robię na pana banku, kiedy mi dawać prawa i hype'y, podobno lecę na wstarę, to nie bagatel, bo braga doceniam. Co was tak rozbawiło, chłopaki? Zakończenie. Cześć, jesteśmy w audycji Radio Wypika. Jest z nami ekipa Lepsze, Dobro, Zwykły, jeden raz. Siemanko. Cześć, część ekipy. Cześć. Część ekipy, tak, bo niepełny jednej, skład. Jednej osoby brakuje? Dwóch osób brakuje. Nawet proszę. Powiedziałbym więcej, to jest nawet coś jeszcze. To jest movement. To jest movement, tak, jest. Tak, to nie jest zespół, to jest movement zdecydowanie. To jest gang. Więc, czy jednak wolicie nie używać takiego słowa odnośnie do waszej grupy? Movement grupa. Jest lepszy. O, albo super grupa. Super grupa. Super grupa. Hiper super. No, jak dwóch brakuje, to cztery kominiarki na łeb. Cztery gramy gandzi również. Brakuje z nami złego człowieka i fikusa. Tak. Okej. Okay. Jeżeli Falka możecie... Marty i można by wymieniać długo. Wymieniłem już wszystkich. Ale rekrutacja jest otwarta. Dobrze. To się zgłaszam, nie? Jakby co. CV to... na lepszedobro@gmail.com można słać. Dobrze, właśnie. Jeżeli jesteśmy już przy lepszym dobrze, tak to się odmienia. Lepszym dobru? Właśnie. Lepszym o. dobru. Lepszym dobru, chyba. Tak. Pierwsze pytanie, już nie wiem, jak odpowiedzieć. To teraz będziesz mógł odpowiedzieć, bo chciałem was poprosić, żebyście się przedstawili, tak jakby szerszej publice, żebyście powiedzieli coś o swoim movemencie, o swojej ekipie. Okej. Okay. Ja jestem zwykły, robię bity. Kiedyś zdarzało mi się rapować, ale już mniej. Można mnie też kojarzyć jeszcze z płyty z Prędkim. Też należę do kontrargumentu. Pozdrawiam ekipę. Tam się też dobre rzeczy dzieją. Działamy sobie tutaj jako lepsze dobro muzycznie, lokalnie. Na razie staramy się robić fajne rzeczy. Czasami długo nam to, na to schodzi. Staramy się przede wszystkim podchodzić ambitnie do muzyki, właśnie od strony i muzycznej, czyli podkładów, i od strony tekstowej. Nie tylko hip-hop, bo do tego dochodzi takie projekty z gitarką zresztą. Mamy zamiar też basisty takiego tam zgarnąć z Akademii Muzycznej. Są po prostu różne kierunki, w których chcemy się... Rozwijać dokładnie. No i jak coś robimy, zazwyczaj staramy się robić to dobrze. Jak staramy się robić klipy, staramy się robić to dobrze. I tylko dlatego to tak długo trwa właśnie. Tylko dlatego. A niestety to nie jest nasze główne zajęcie, także wydłuża się wszystko. No właśnie. Powiedziałeś, że robicie ambitne rzeczy. Czym przejawia się ta ambitność? Dlaczego uznałeś, że jest to ambitne? Nie pamiętam, czy tak dokładnie powiedziałem, na pewno staramy się ambitnie. Ambitne może niekoniecznie najlepsze słowo, ale przynajmniej ja tak zawsze i ekipa Lepsze Dobro, myślę, ma podobnie cała, że zawsze próbowaliśmy robić coś inaczej. Jak się coś usłyszało kiedyś, za dzieciaka pamiętam, no to zawsze chciałem zrobić, okej, to już ktoś zrobił, to zrobię zupełnie inaczej, bo po co robić ktoś, co coś już robił. Myślę, że to w jakiś sposób najlepiej definiuje naszą drogę. Może tak, żeby kontynuować wasze przedstawienie, to bo chyba nie pojawiła się taka informacja od was. Ile już działacie na scenie i co udało wam się wypuścić i co uważacie za wasz największy sukces? No, sporo czasu. Generalnie jeśli chodzi o samo pisanie tekstów, to ja to robię od 13 roku życia. Z tego co wiem, to zwykły sam się wypowie, ale też kawał czasu. Na koncie mam dwie płytki, które nie wyszły w formie fizycznej. Można je odsłuchać na YouTubie. Dodatkowo parę singli, parę gościnek. Teraz czekamy na trzecią płytę, trochę większą, trochę... No, większą chyba to jest wystarczające. Będzie pierwszy fizyk. Mamy jednego fizyka, bo epka pod tytułem Muchy, którą można sprawdzić na YouTubie, wyszła w wersji winylowej. Jest jeden egzemplarz tego winyla. Mój. Ale jest fizyk, jest potwierdzony. Tak jest. Tak, jako prosto spod noża Lepsze Dobro póki co tak oficjalnie wyszło, chyba tylko Muchy mamy na YouTubie. Dużo się kotłuje po prostu i pewnie jak się w końcu wykotuje, to się
ujrzy światło dzienne i wtedy będzie można na pewno więcej powiedzieć. Dokładnie. Tak samo pracuję ciężko nad płytą właśnie Zły Człowiek, o którego już wcześniej wspomnieliśmy. Teraz ja wyjadę, więc też Fikus będzie miał więcej czasu na zrobienie swoich rzeczy, bo teraz podziękuję mu bardzo ładnie na wizji, bo zajmuję się w dużej mierze moją płytą, w dużej mierze, czyli dużą część płyty tak naprawdę on tworzy, organizuje. Ja nie mam na to czasu, na te wszystkie sprawy organizacyjne. Dograć, kurczę, jakiś beatmakerów, mastery, kurczę, tu klipy dogadać, tutaj jakimś się zająć, jakąś promocją na Facebooku i tak dalej, i tak dalej. Kupę roboty chłopak robi i nie ma czasu na siebie po prostu. Wiem, że materiał szykuje i tam smaży swoje rzeczy. Co do Złego Człowieka, to swego czasu nagraliście razem utwór. Tak jest, tak jest. To możemy go przesłuchać, czy... Czy wolisz unikać tych... Masz na myśli Bękarty? Ja mam na myśli... Już ci mówię, Idrze. Idrze, no jak najbardziej, jak najbardziej. To w takim razie... Tak, no to był właśnie utwór zresztą z jednej płytki, która niestety nie wyszła. Już była niemalże gotowa, niestety cały materiał się zgubił. Nie powiem, co się stało. Słabe dyski twarde po prostu tak, są. Tak. I to była jeszcze kolejna płytka, której no niestety nie można usłyszeć. Tam z tego parę singli wyszło, ujrzało światło dzienne, wyszło rzeczywiście do internetu. No i to jest jeden z tych numerów, który można poznać z klipem. W takim razie jeden raz Idrze na featuringu ze Złym Człowiekiem. Radio Wypicia. Wszystko połączone. Jest okej. To może zaczniemy od tego, że odpowiemy naszemu słuchaczowi. Łukasz, to pytanie przejdzie spokojnie. Na razie zajmiemy się innymi rzeczami. I tak mi przyszło do głowy, mówiliście o tej płycie, która zginęła magicznie na dyskach i chciałem się zapytać, skoro długo działacie, jakie mieliście z takich akcji najbardziej przypałowe w swojej przygodzie z rapem? Co wam, jakieś takie dziwne, śmieszne, może macie coś ciekawego do opowiedzenia? To jest bardzo... Bardzo trudne pytanie. Miałem nagraną jedną płytę. Nie powiem, co to była za płyta. I nie powiem, z kim nagrana. Ale rzeczywiście była akcja, że no tam komputer zleciał ze schodów, nie? No. To była taka sam, chyba... Sam z siebie. Sam zleciał. I no, ciekawe. No to była chyba jedna z ciekawszych takich akcji w mojej karierze rapera. Ja taką najciekawszą rzecz, teraz mi tak, nie wiem, pierwsza uderzyła do głowy, to kiedyś z Prędkim robiliśmy próbę przed koncertem. Mieliśmy kogoś tam supportować, chyba Kuba Knap, jeszcze towarzyska istniała wtedy, ale widzieliśmy, no byliśmy w klubie trochę szybciej, a na piętrze odbywał się Panieński i trenowaliśmy akurat, próbowaliśmy na scenie Pójdziemy Siedzieć, utwór tam może znacie, taki dosyć jest skoczny i nagle te kilkanaście dziewczyn odwalonych w sukienki podeszły pod scenę i wariactwo i w ogóle szkoda. Był jakiś filmik z tego, ktoś tam kręcił, ale to gdzieś się zaginęło. Pójdziemy Siedzieć było chyba Ukstyka. Tak, tak, pół płyty praktycznie wyszło Ukstyka, tam udało się rzucić trochę zasięgi. Tak, trochę zasięgi to dało. To była taka najśmieszniejsza moja historia, która mi teraz przyszła do głowy. No, całkiem zabawne, nie powiem. Przejdźmy może do tych poważniejszych rzeczy. Których? No, trzeba odpalić zaczyna. Rakiety. Zwykły. Okay. Powiedz mi, kiedy? Powiedz nam, bo dostaliśmy pytanie od słuchacza, od Łukasza. Miasto pyta, rozumiem. Kiedy wyślesz ścieżki Azji? Do końca tygodnia Azja i Łukasz będziesz miał... Znaczy się, wyślę Azji wszystko, co jestem, za co ja odpowiedzialny. Jeden będzie wisiał projekt jeszcze, ale to już nie moja wina. Także do niedzieli Azja, grzej już tam Cubase'a. To skoro przy tym temacie jesteśmy, jak odpowiesz na zarzuty Azji, że jesteś leniem? Tak, trochę jestem, tak, ale zdolny, ale leniwy, tak mi zawsze mówili. Tak odpowiem, ale może to mówił, że potrzebuje palca bożego, może uda mi się zrobić jakiś beat i go odblokować i coś nagra. Chciałbym. Właśnie, bo nagrał 21, tak? Tak. Utwór 27,
Teraz ma 31, więc... O! Jazja powiedział nam, gdy był tu gościem, że jak wyślesz mu paczkę bitów, to on robi do tego teksty i robi cię płytę. Paczkę? Ja z reguły, daję jeden konkretny i to się dzieje. Ale dobrze, popracuję wtedy nad paczką. To może to będzie taka, taki singiel wypuścicie po prostu. O. 31. Singiel po singlu. Wy chcecie, co rok. Chcecie, żeby zwykły wypuścił z Azją singiel. To nie wiem, ile na niego będziecie czekać. No? 31, ale wydany w 2027. Jest taka szansa. Nie no, wiem, że miałem trochę takiej... W ogóle zdarzyło mi się teraz taki praktycznie prawie roczny przestój w tworzeniu. Pierwszy raz takie coś w życiu miałem, ale czuję, że się to za chwilę skończy. Nie umiem do końca tego wyjaśnić. Tak jakoś czułem po prostu, że to muszę taka sobie... Wena. Wena, albo musiałem się zastanowić, co ja w ogóle chcę zrobić. Odpoczynek może... na złapanie może nowych... Tak, zdystansować się, dokładnie. Coś tak. Nie umiem do końca tego wyjaśnić, ale czułem, że potrzebowałem takiej przerwy. Teraz ostatnio też dużo się działo, co nie? Bo były koncerty właśnie z tą płytą, było też bardzo dużo pracy i na pewno każdy czuł takie obciążenie po prostu... No właśnie tej pracy, że ciągle coś było do zrobienia i ciągle coś było na termin, coś ciągle było na szybko, co nie? Bo były koncerty, był też bydgoska scena, gdzie sami zrobiliśmy klip. Cały numer tak naprawdę, przepraszam za, za podkład, był odpowiedzialny Clearmind z Krakowa. Ale cała reszta tak naprawdę, całą resztę tworzyliśmy my. Każdy nasz projekt to był stricte projekt Lepsze Dobro. Nie było nikogo z zewnątrz, kogo moglibyśmy obciążyć tym, co robimy. No co, przy nie? klipie do bydgoskiej sceny bardzo nam pomógł Adam i Madzia. Chcemy ich pozdrowić. Bez ich pracy by się to nie odbyło. No cały dzień poświęcony i w jeden dzień udało się nakręcić. Więc można po prostu się przepracować i w pewnym momencie brakuje tych pomysłów, tej świeżości po prostu, co nie? Albo sił, żeby usiąść i coś zrobić. Skoro już jesteśmy przy temacie bydgoskiej sceny, tak was zapytam ogólnikowo dosyć. Jak wspominacie ten projekt? Czy uważacie go za jakiś udany twór, jakkolwiek to nie brzmi, raczej w tym pozytywnym sensie? Moim zdaniem to był bardzo fajny projekt. Myślę, że trochę niewykorzystany tak naprawdę w tym sensie, że połączyło to wielu raperów z Bydgoszczy. Kiedy bydgoska scena hip-hopowa była dość w rozsypce dużej, każdy sobie rzepkę skrobał samemu. Tak, ta bydgoska scena trochę złączyła scenę. Naszą scenę, no właśnie to. To było dobre, to było fajne, ponieważ spotkaliśmy się z różnymi raperami, zaczęliśmy rozmawiać z ludźmi z Fordonu, kurczę, ze Szwedrowa i tak dalej, co nie? W Radiu Kultura podczas tej audycji z Dala od Zgiełku też mieliśmy okazję omówić, jak to wygląda od środka i gdzie popełniamy błąd, że tak naprawdę zamiast strzelać do jednej bramki, to każdy przeciwko każdemu tam pracuje. Szkoda, że to się tak rozmyło, dlatego mówię, że to jest niewykorzystana szansa, bo trochę się rzeczywiście rozmyło. Były plany, żeby razem tworzyć, żeby dużo działać. Rzeczywiście fajnych parę mordek poznaliśmy, typu Turysta, pozdrawiamy, z którym Semtext rzeczywiście... Też, tak, Semtext. Klipo i Fordon Baza cała. To jest naprawdę można fajnie z ludźmi pogadać i potworzyć. Tak samo Tata Kres zresztą od razu po audycji zaprosił nas do studia, zaczęliśmy razem robić numer. No tylko, że właśnie tak jak mówię, to się wszystko rozmyło, każdy poszedł w swoją stronę, w swoje projekty i no nic się nie skończyło tak naprawdę. Głębokie takie. A czemu się rozmyło? Nie wiem, myśleliście nad tym? Bo mówicie, że rozmawialiście i bardziej się też chciałem skupić na tym, co znaczy zdanie, które powiedziałeś, że tak jakby zamiast strzelać do jednej bramki jest jakaś konkurencja wewnątrz sceny. W tym momencie może nie. Znaczy inaczej. Miałem wrażenie, że rzeczywiście tak było i mam wrażenie, że ta płyta sprawiła, że ta konkurencja zanikła, aczkolwiek bydgoska scena się nie wspiera. Inni raperzy nie wspierają reszty raperów, rozumiesz? I to jest chyba ten problem, że gdyby... Zobaczcie, ilu jest raperów w Bydgoszczy, w samej Bydgoszczy, więcej niż słuchaczy pewnie. I gdyby każdy, albo przynajmniej kurczę jedna trzecia tych raperów wrzuciła numer, powiedziała, że to jest mój ziom, to jest dobra muza i tak dalej. Nawet nie ziom, że tak wtrącę, po prostu muzyka z miasta. Ale... Dokładnie, warto sprawdzić. Dobra.
to by szło w zupełnie innym kierunku. Bydgoszcz by miała o wiele większe szanse zaistnienia, moim zdaniem, w ogóle, nie? A sądzisz, że Bydgoszcz nie istnieje? W cudzysłów to wrzućmy na rapowej scenie? W małym stopniu. No jest BDS, jest całe 2-1. No BDS, tak, ale czy słuchacze w Polsce kojarzą go mocno z Bydgoszczą? Wątpię, to jest po prostu BDS. No to masz jeszcze Bisza, tak mi się i powiedzmy wyda. Clarence. No Bisz tak i Clarence tak, no ale to już bardzo szanuję obydwóch, ale przeciętny słuchacz rapu, czyli nie wiem, może tam bardzo młoda osoba, już nie będę strzelał w wieku, raczej nie słucha Clarence'a czy Bisza. Ekipa z klipu BDS-a? Dokładnie, wiadomo, wiadomo. Ten wiek, no dla nich to pewnie jest BDS-a, w Bydgoszczy nie ma rapu, dla tych. Ale bardziej, nie wiem, dojrzali słuchacze pewnie znają, na pewno dotarli, bo to jest dobra muza. A tak gdybyście mogli zareklamować, bo uważacie, że bydgoska scena ma potencjał, to gdybyście mogli ją zareklamować. Dlaczego warto słuchać bydgoskiej sceny? Jest zróżnicowana i uważam, że jest na wysokim poziomie naprawdę. No. Słowo zróżnicowana w kontekście bydgoskiej sceny pojawia się drugi raz, więc to chyba nie jest przypadek. To... Ja jeszcze bym powiedział, że ma... nie umiem tego nazwać do końca, ale jest to taki specyficzny klimat w ogóle tego miasta i to się odbija, nie wiem, w muzyce i w ogóle chyba w każdej formie sztuki, jaka tu wychodzi, jest taka bydgoska po prostu. Trochę brudna. Trochę brudna. Tak mi się momentami kojarzy z Detroit, nie wiem czemu. Przez Fordon. Znaczy, no nie mam nic do Fordona, ale po prostu tam czasami to jak Detroit, nie? Tak tam trochę bywa. Może jakieś pytanie? Tak, mam pytanie. No, pytanie. Bo mówiłeś konkretnie Jędrzeju o zmarnowanej szansie bydgoskiej sceny. Czy uważasz, że na przykład Bisz nie wykorzystał tego momentu, w którym miał zasięgi? Nie. Mówiłem o bydgoskiej scenie jako projekcie, jako o płycie, która wyszła. Bydgoska scena, składanka hip-hopowa, na którym było wiele osób, wielu raperów i wielu producentów. Wiele osób z branży hip-hopowej bydgoskiej było zaangażowanych w ten projekt. No i mogli się wtedy bardziej złączyć i bardziej pójść w jednym kierunku. I nawet był taki pomysł, był taki plan, były na ten temat rozmowy i to się rozmyło. I to była ta niewykorzystana szansa. W tym sensie. Okej. To już się szykowała bydgoska scena 3. No może nie. No bo rzeczywiście organizatorzy powiedzieli, że to jest bardzo męczący projekt i organizacja tego wszystkiego jest trudna. I ja to rozumiem, ale gdyby wyszła, to jak najbardziej popieram inicjatywę. Wchodziłbym w to całym sobą. Okej, jeszcze wrócę na chwilę do tej bydgoskiej sceny. W wywiadzie powiedziałeś tam, że płyta wyjdzie na koniec czerwca, początek sierpnia. Kiedy? Ale sprawdził. Który rok? 2019. To prawda. Termin. Tak. Taki mamy termin, trochę się wszystko przedłużyło. No przeze mnie, no wiadomo. No, niestety teraz czekamy tak naprawdę na ostatni numer. No, wszystko jest nagrane, wszystkie bity są praktycznie zaaranżowane, oprócz jednego utworu, który się nazywa Nie chce mi się nic, ponieważ podchodzimy, jak mówiłem, do sprawy ambitnie i chcemy tam wrzucić jeszcze paru profesjonalnych muzyków, którzy rzeczywiście z muzyką mają do czynienia na co dzień i to jest ich praca, tudzież studia i tak dalej, co nie? Mamy ziomka właśnie z Akademii Muzycznej, który będzie grał na basie. Mamy ziomka, który tam na perkusjonalniach gra i to wszystko chcemy złączyć w taki... odejść od komputera w tym hip-hopie. Chcesz coś powiedzieć? Nie, ja myślę, że możemy dać słuchaczom chwilę odetchnąć od tej merytoryki. W takim razie, skoro bydgoska scena 2, to jeden raz. Nie mam dla ciebie nic. Okej. Okay. Tak chwaliłeś ten numer, to puścimy, nie? Radio Wypicia. Ja myślę, że naszą rozmowę podczas utworu można przeciągnąć już oficjalnie na audycji. Mówiliśmy sobie o dziennikarstwie i raczej tym, jak trudno czasem prowadzi się wywiady i zwykły ma jakąś historię, tak. O wywiadzie z Łoną, bo tak. Też się bawił w dziennikarstwo. Tak, miałem taki epizod, zaraz będzie jasne dlaczego to był epizod. Miałem przeprowadzić wywiad z Łoną. Grał na łuczniczce wtedy, jakieś połowinki były, jakieś uczelni, to było wiele lat temu. Dostaliśmy wtedy od redaktora naszego naczelnego pierwszy raz taki dyktafon z podłączonym
kablem i mikrofonem do niego. Miałem też listę pytań, bardzo zestresowany, czekałem tam w kuluarach, gdzieś łonę znalazłem. Przede mną jakiś inny redaktor, dziennikarz przeprowadzał wywiad taki wideo i tak widziałem bez kartki, w ogóle ekstra mu szło, mówię, gdzie ja tu zaraz z karteczką, nieśmiało, ale podszedłem. Aha, i wtedy cały ten szum, kiedy czekałem, aż łona będzie wolny, już włączyłem dyktafon, żeby wszystko tam nie męczyć się przy nim, z tym nagrywaniem. Później skończył wywiad, podchodzę, cześć Adam, można zadać parę pytań, oczywiście można, nie? I sobie tam zadaję pytania, fajnie nawet się rozmawiało, super podjarany, wracam do domu. Podłączam ten dyktafon, zgrywam plik i jest, 15 minut szumu, później cześć Adam, można zadać parę pytań? Tak, oczywiście, nagle trzask, cisza, później trzask, dobra, dziękuję Adam za wywiad, to było wszystko. Nie pamiętam. Pamiętam, że zadałem mu pytanie, z czym kojarzy ci się Bydgoszcz? Powiedział z OR-em, z Biszem i z Melanżem. Także no, zostawiam dziennikarstwo lepszym od siebie. Nie, ale faktycznie czasem obsługiwanie dyktafonu to trudna sztuka. Dobrze, że ja używam tego telefonicznego. To jest dużo prostsze. Wprawdzie dźwięk jest gorszy, ale w sumie jak ostatecznie tak musi być spisany, to... No tak. To chyba, że włącza stoper. No nie, chyba, że włącza stoper. Jeszcze mi się tak też nie zdarzyło. Tak. Trudne jest. Trudny kawałek chleba. Nie zazdroszczę wam. Rap jest prostszy? Niektóry rap jest bardzo prosty, wręcz prostacki. Trochę poprzeklinasz, wiesz. Poprzeklinasz, niektóry tak. Niektóry rap jest prosty, niektóry jest prostacki. My staramy się robić taki trochę bardziej nieprosty. Ja chciałem się zapytać o wasze inspiracje w działaniach. Tak mnie teraz natchnęło. Czy ty jako producent masz jakiegoś takiego producenta, którego mega szanujesz? Pewnie OR. Tak, OR jest... 8-8. Tak, lubię. Nie ma takiego chyba, generalnie, bardzo już mało rapu słucham. Jak się, nie wiem, tak robi się bity, ja przynajmniej tak mam, że wtedy nie lubię aż za dużo tego słuchać, bo się nawet podświadomie człowiek tam inspiruje, więc idę w jakieś dziwne klimaty, muzyka alternatywna, jakieś ambienty, dużo elektroniki, w te klimaty mnie bardzo ciągnie. Tak, oczywiście, no OR jest tutaj na naszym podwórku nie do podjebania, że tak powiem. Bardzo lubię właśnie produkcję 8-8 czy Piernikowskiego z duetu Syny. Ale tak, za dzieciaka to pamiętam, lubiłem bity Doktora Dre, bo bardzo dużo Eminema słuchałem i to też pewnie w jakiś sposób mnie ukształtowało, chociaż teraz wiadomo, usłysz i zrób odwrotnie, więc w sumie ostatecznie nic z tego nie zostało. A DJ Premier? Niedawno nawet wydał płytę. Tak, lubię, to wiadomo. Kunszt taki samplowy, bardzo lubię praktycznie taką klasykę i nie lubię trapu za bardzo i tych produkcji trapowych. Uważam, że są wszystkie bardzo takie same. Ja myślę, że tematy ogólne zostawimy sobie na później, a na razie jeszcze skupimy się na was. Użyliście w trakcie naszej rozmowy słowo kariera. Czy faktycznie patrzycie na swoją przygodę z rapem w ten sposób, czy właśnie wręcz było to użyte tak bardzo ironicznie? I tak, i nie. O co chodzi? O to, że rzeczywiście podchodzę do muzyki jak najbardziej profesjonalnie, jak mogę na ten moment. No. Staram się robić wszystko, co robię na 100%, tak jak całe lepsze dobro. Co też widać chociażby po tym, że nie wiem, mam menadżera, którym jest mój przyjaciel, co nie? Ale tak jak mówiłem, on robi 50% co najmniej pracy, jaką normalnie bym robił ja. Ułatwia to bardzo, bardzo sprawę i no właśnie o to chodzi, żeby robić wszystko najlepiej jak potrafimy, co nie? Fajnie by było, jakby to gdzieś szerzej dotarło, jakby ludzie o nas usłyszeli, jakbyśmy się wybili, zarabiali na tym pieniądze. Już nie mówię o hip-hopie, co nie? Bo mówiąc o tworzeniu muzyki, no właśnie myślę o tym, że odbijemy od hip-hopu prędzej czy później, albo będziemy dookoła hip-hopu, ale chodzi właśnie o muzykę, że kariera, mówiąc słowo kariera, staramy się być na tej scenie, być dostrzeżonym, ale no nie zarabiamy na tym, każdy ma swoją pracę, każdy ma jakieś inne rzeczy do załatwienia i do robienia, więc nie możemy na to poświęcić tyle czasu, ile byśmy mogli i nie możemy na to poświęcić tyle czasu, żeby w pełni tego słowa znaczenia użyć.
czyli słowa kariera. No ale przede wszystkim chyba nie kierują wam pieniądze, tylko zajawka. O tym też rozmawialiśmy z Sativą i czy wy też jesteście tego zdania, że zajawka musi być chyba czymś najważniejszym przy tworzeniu muzyki. Zdecydowanie tak. To prawda, wiesz, na same wydanie płyty jedzie parę tysięcy złotych tak naprawdę, wiesz. I to takie, widzisz, i co z tego mamy tak naprawdę? Niewiele. Miły wywiad, miłe właśnie, koncerty. Dokładnie, miłe koncerty, ale to wszystko, nie zarabiamy na tym. Wydajemy na to pieniądze, więc no to jest czysta zajawa. A wierzycie w to, że, znaczy wierzycie, no na pewno wierzycie, ale liczycie gdzieś w niedługim czasie na jakiś większy sukces komercyjny, czy nie myślicie o tym i staracie się po prostu tworzyć, a jak siądzie, to siądzie? Te drugie podejście, ja przynajmniej tak mam, raczej nie liczę na nic, znaczy wiem, że masy wolą prostszą muzykę, nie mówię, że nasza jest jakoś specjalnie trudna, ale nie jest to, co teraz aktualnie masy lubią, więc fajnie robić swoje, a po prostu jeśli się wokół tego zbierze jakaś grupa ludzi i będzie wzrastała, na przykład wychodziła poza Bydgoszcz, super, świetnie. Zgadzam się. Jak promujecie swoją muzykę? W sensie, jak szeroko zakrojone są to akcje, żeby mogli o was usłyszeć jak najwięcej osób? No bo też umówmy się, że sama wrzutka na YouTube to też już dziś jest trochę za mało, żeby nagle mieć z tego dobre wyświetlenia i tak dalej. No niestety, to jest prawda. Teraz trzeba się udzielać na forach, trzeba w internecie naprawdę dużo buszować. Aktualnie, przed wydaniem płytki, staramy się pozyskiwać patenty na to, żeby się jakoś bardziej pokazać, co nie? Nie możemy powiedzieć, jak się promujemy, bo aktualnie nie mamy co promować. No taka prawda, no bo umówmy się, Muchy już wyszły i Muchy już są, już były. Epka Muchy. To jest tylko ile tam, 5 numerów? Tak. Więc trzeba zrobić coś nowego, żeby z tym nowym wyjść. Dopiero jak to będzie, będziemy mogli działać. I mamy parę patentów, mamy plany. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No to skoro wspomniałeś o Muchach, to... To będzie tytułowy wtedy utwór tej epki. Radio Wypicia. Czasem przeskoczy niestety za wcześnie. Chyba czas na najbardziej trywialne pytanie, jakie można zadać ludziom robiącym muzykę, raperom. Panowie, skąd zajawka na rap? Od czego się zaczęło? Zaczynasz? Ty pierwszy. Jak mój starszy brat chodził sobie do klubów, jest o 4 lata starszy, to mi mama nie pozwalała chodzić do klubów, więc ja chodziłem na osiedle. A na osiedlu były ziomki, była koszykówka, jakieś pierwsze piwka, ławka, no i hip-hop. I chyba stąd się zaczęło. Pokochałem kosz, pokochałem hip-hop, pokochałem czarnuchów. Pozwolę sobie przerwać tobie. Spróbujemy obalić mity. Czy gdy ty chodziłeś na osiedla, też puszczaliście sobie muzykę na pełen gwizdek? Czy to jest teraz domena młodych ludzi, którzy chodzą i nawet na przystanku potrafią mieć głośnik? Niedawno miałem taką sytuację, stałem sobie grzecznie z dziewczyną na przystanku, a tam jakieś dwie, tu celowo użyję określenia, typiary, jedna chyba miała jakiś spory głośnik w plecaku i tam sobie leciały, Szpaku, chyba Iggy leciał. No dość śmiesznie, na szczęście nie wsiadła z nami do tramwaju. Ja zawsze grzecznie proszę, żeby ściszyli muzykę. Nie, chyba że graliśmy... Chyba że słuchają twoją. To wtedy proszę, żeby grzecznie, żeby podgłośnili. chyba, że graliśmy na przykład w kosza. Wtedy się zdarzało rzeczywiście, że ziomek przyniósł boomboxa, jeszcze płytę CD i wtedy jechana. To było dobre. Teraz tak myślę, że kiedyś nie było tak łatwo być głośnym na ulicy. Nie było takich sprzętów, jak są teraz. To prawda. Głośników tak. Bluetooth. No w sumie tak. A z boomboxem to jednak tak przez pół miasta. I trzeba było mieć boomboxa. Ale z drugiej wtedy mając takiego boomboxa, to też się na niego inaczej patrzył, bo on ma boomboxa. Nie, ten ma kolejny głośnik JBL, a weźcie by mu to wyłączyć. O, on ma boomboxa po dwóch skrzyżowanych. O, nie ma boomboxa. Ty patrz, jakiego fajnego boomboxa ogarnąłem. To Fordonia tak powiedział. Zwykły jak to było.
Ty mówisz, że jaką dzielnicę reprezentujesz? Nie, ja jestem Leśne. O Wyżej Świat. No to... nie, lubię bardzo Fordon. Tam bardziej do ziomka z pracy to tak było, trochę się tam śmiejemy. On jest Fordonem. Jakby nie, szacuneczek pełny. Ja tutaj też pozwolę jeszcze sobie, że Fordon spokojny. Ja też nie miałem nieprzyjemności. Ja też tam często bywam, mam znajomych także. No ja miałem jedną nieprzyjemność. Ja za to ja lubię taka bardzo. Taka nieprzyjemność to jak przyjemność. No kurde, z ludźmi z Fordonem tylko przyjemnie. A ze mną, tak? Ja pierwszy rap usłyszałem, jak miałem 10 lat, bo pamiętam tak dokładnie, bo kuzyn przyniósł płytę Eminema, Marshall Mathers LP i mówił, coś ci pokażę. I wtedy się dowiedziałem, że można na kawałku muzycznym zabić z własną żonę. Chodziło o kawałek Kim. Mówię, wow, tego Michael Jackson nie miał wtedy, złego Michaela Jacksona, więc się przerzuciłem. No i tak później po nitce do kłębku. Przestałem praktycznie słuchać hip-hopu, ale nadal jest to fajne i po prostu wsiąkłem w muzykę. Ale tak, Kim to przez Kim i kawałek Eminema, Kim o. Chciałem jedną rzecz tylko powiedzieć, że o jednej rzeczy zapomniałem. Jak byłem w podstawówce albo i wcześniej, moja siostra starsza, która pewnie tego słucha, więc pozdro, Kamila namawiała mi, żebym jeździł na desce, więc to też się przyczyniło. Tak to taki modelowy przykład, nie? Słuchacza rapu, w sensie... Jeszcze brakuje, żebyś graffiti gdzieś tam robił. Wszystkie reklamy, które opierają się na około hip-hopowej rzeczy, to jest tak właśnie koszykówka, jest, to jest taka karteczka, koszykówka jest, deska jest, graffiti jest, boombox jest, wszystko działa. Bingo hip-hopowe, można powiedzieć. Zwykły, a ty też swego czasu, bo teraz robisz głównie bity, a że pozwolę sobie tak, nie robisz bitów. Tak, głównie teraz nie robię bitów, głównie zbieram inspiracje. To też zdarzało ci się rapować, czemu odszedłeś od tego? Lubiłem kiedyś, ale później stwierdziłem, że są lepsi i wolałem się skupić już na bitach, jakby jak coś jest od wszystkiego, to jest do niczego. W bitach nie ma lepszych po prostu. Nie, no są jeszcze, to tak lepsze. Ale zauważyłeś, ta bydgoska scena jest, przez to chyba, że jest tak mało popularna, jest taka zamknięta, w sensie inaczej, pesymistycznie nastawiona, bo Azja też powiedział, że no, co ja mogę od ciebie dodać, zwykły, no, są lepsi. Skromność. Mega hip-hopowo, nie? Jesteśmy najlepszą ekipą, robię najlepsze bity, to jest najlepszy rap. Wszyscy inni są najgorsi. To jest chyba tak bardzo hip-hopowo, niektórzy lubią gadać. To już podchodzi właśnie za daleko, bo gdyby to było skromne, to by było takie, a no... Coś tam tworzyłem, a tutaj jest, nie, oni są lepsi, nie mam nic do dania. Nie, jakby wszystko, co wyszło tam na światło dzienne, może z czasem niektóre rzeczy się trochę starzeją, ale jakby na tamten moment, jak było puszczane i do teraz, to jest jakby najlepsze możliwe na ten stan puszczane, także zawsze pod tym względem się staramy, no i jednak też uważam, że to są fajne rzeczy, inaczej byśmy ich nie puszczali, no. Także, a rap po prostu, jak zacząłem bardziej współpracować z Prędkim, to się tu skupiłem na bitach, a Prędki jest bardzo dobrym raperem i stwierdziłem, że gdzie ja tam. To myślę, że teraz warto słuchaczom przedstawić, czy rap zwykłego jest tak słaby, czy jednak, nie? A ty zwykły wiesz, co my wpuścimy, czy to jest dla ciebie niespodzianka? Miałem mały dżingiel przed nim wejściu, także się domyślam, ale może jeszcze będę zaskoczony. Tak, właśnie chciałem się ciebie zapytać, nie? Co ty masz z tymi wiatrakami? Z wiatrakami, że wiatrakowa. I tak, miałem kiedyś, jeśli mówisz o kawałku, kręci się jak wiatrak, że tam jest chyba Kowu jeszcze, ale to jest zły tak człowiek, jest. To jest ta sama osoba. Gorące pozdrowienia. To było jeszcze jak mieszkałem poza Bydgoszczą, miałem pokój na poddaszu, jeszcze wtedy bez klimatyzacji. I dach był drewniany i było strasznie gorąco latem, tam tak 50 w cieniu w pokoju, to może miałem stopni. Więc był wiatrak. I tak sobie pewnego dnia, umierając w tym gorącu, tak siedziałem z Adamem i stwierdziliśmy, że zrobimy kawałek o tym wiatraku. Tak, oto on. Tak, więc oto on. Zwykły, wszystko kręci się jak ten wiatrak. Na featuring ze złym człowiekiem. Tak. Radio Wypicia. Zaskoczony? Bardzo. Nie spodziewałem się tego kawałka w ogóle. To piękne zagranie było z mojej strony, tak uważam. Szapoba. Dziękuję. To jest Szapoba Radio, tak zwane. Mam takie powiedzenie w prostu. Jak się strzeliłem, pięknie. No. Znaczy, to możemy przedstawić, myślę, niewielu to zna. W każdym razie chodzi o to, że Szapoba nam się kojarzy z taką sytuacją, iż podczas jednych zajęć nam wykładowca powiedział, że zarówno my, jak i wcześniejsza grupa robiła coś takiego jak komentarz próbny. Ten wykładowca go oceniał.
I jeden ziomeczek tak się wczuł, że podczas bramki Garetha Bale'a w finale Ligi Mistrzów z przewrotki, nie wiem, czy ogarniacie piłkę nożną. Ja jestem noga straszna. To jednak to jest zadatek na pierwszej roce. Ja się zatrzymałem na dudku, że no to na w każdym razie chodziło o to, że był to spektakularny gol i gość krzyknął w tym momencie, to jest szapoba piłki nożnej. I tak to już po prostu weszło do słownika i wiele rzeczy teraz określam jako szapoba. Ale ten żart zrozumiałem. Szapoba radia. Czyli co? Ten utwór to był szapoba twojego... Wiatraka. Wiatraku. Tak, zdecydowanie, bo gdyby nie on, to pewnie byłoby tam ze 100 stopni w tym pokoju i już bym nie żył. Gdybyś nie tylko się tam niezmiernie pocił, ale właśnie... Już umarł. Wypocił całą wodę i się odwodnił na śmierć. Już nic się nie kręci jak zwykły. Dokładnie. Powiedz mi, zwykły, czy jeszcze się kiedyś zakręcisz, koło rapowania? Czy jeszcze masz taki plan, czy naprawdę już odpuszczasz? Bo mnie na przykład osobiście ten vibe niesie. Mi się wydaje, że jeden raz tutaj tak sobie podskakiwał wesoło, też mu się chyba podobało. Kręciłem się. Kiedyś myślałem, że zdecydowanie nie. Teraz zaczynam myśleć, że chyba trochę tak, ale na pewno nie w takiej formie. Myślę, że to chcę odkleić się tak od formy jakiejkolwiek, że nie wiem jeszcze, co z tego wyjdzie. Teraz zwykły zrobi, wiesz, utwór w stylu tu na blokach, living la vida loca. Coś, może, albo o kamienicach, bardzo lubię kamienice. O, właśnie. Są jakieś utwory o kamienicach? Nie wiem. Wszystko stoi jak kamienice. Na przykład kolejny utwór zwykłego. Bloki padają czasami, a kamienice stoją nadal. Wasze ulice, nasze kamienice. O. Też by było. Także nie mówię żadnych terminów, ale może coś tam sobie będę pobocznie dłubał. Czyli tak, teraz zwykły zacznie rapować, Jędrzej bierze się za produkcję. Ostatnio się brał, w sensie, że wiadomo, nie chce mi się robić bitów, więc jak jeden raz do mnie przychodzi, mówię, odpalę mu maszynę i masz klikaj i ostatnio naklikał. Coś tam naklikał. Będzie można tego posłuchać? Nie. Jeszcze nie chcesz, jeszcze nie chcesz tego słuchać, dajmy mu trochę czasu. Chyba nie zostało odpowiedziane na to pytanie. Co uważacie za wasz największy sukces w przygodzie z rapem, karierze z rapem? Jeśli chodzi o mnie, to myślę, że ostatni koncert to była bydgoska scena, właśnie premiera bydgoskiej sceny. Myślę, że to jest... Tak, to chyba był mój największy sukces. Daliśmy tam trochę ognia, sporo osób wtedy o nas usłyszało. No trochę myślę, że zamąciliśmy tam tą wodą bydgoską. Makadiemu się bardzo spodobało. Makadiemu się bardzo spodobało i po krótkim czasie wrzucił krótką recenzję zresztą epki właśnie Muchy. Pozdrawiamy bardzo Makadiego. Bardzo. Tak nawet teraz mi się przypomniałeś, nie mogę sam sobie zadać pytania. Dobrze. Mówiliście, był wcześniej temat o bydgoskiej scenie, no ja pamiętam jak zaczynałem chodzić, była Jakiza, tam były te imprezy, ta scena była jakaś, można było chodzić na koncerty, ich nie było może aż tak dużo, albo określone miejsca właśnie Makadi tam prowadził, no jakby to żyło, tak to pamiętam. Później jakoś to praktycznie zniknęło, ewentualnie były jakieś... Sativa coś robiła. Tak, właśnie, raporty, tak, dobrze pamiętam. Tak, Burdel Bajzel, mówię właśnie Hubert. O tamtych czasach, ale Hubert bardzo tak. Właśnie też dużo działał. Wspieraj bydgoski hip-hop, a też bitwy prowadził. A później mam wrażenie, że tak się stało, że po prostu odkąd, no nie wiem, jakby zniknęła ta ekipa, no nie wiem właśnie. I właśnie został chciałem kurz. Powiedzieć, że Makadi tak był, a teraz Kurz właśnie przejmuje kurz. Trochę pałeczkę po nim. Fajne jest to, że rzeczywiście stara gwardia bydgoskiej sceny trochę, nie trochę, a nawet bardzo właśnie wspiera te wszystkie inicjatywy. Widać, że wspierają Kusza i bardzo dobrze, bo Kusz robi bardzo dużą, mocną robotę. Pozdro Kuszu, rób dalej to, co robisz. A poza tym to, co właśnie zwykły powiedział, nie ma komu, kurczę, nie ma komu. A jak jest komu może, jak właśnie jest Kusz, to on chyba też narzeka, że ludzie nie chodzą. Też na takie albo imprezy. Chcą kantować na pieniądze. Albo chcą kantować. Jak się widzieliśmy ostatnio w niedzielę w Radiu Kultura. Tak, no właśnie słuchałem, to mówię, że no fajna, akurat sam nie byłem, ale już nie pamiętam czemu nie mogłem, ale staram się jak mogę chodzić. Więc drodzy
słuchacze, wspierajcie bydgoski hip-hop, chodźcie każdy na koncerty. Hip-hop. Każdy w swoim lokalnym mieście, jeżeli mówisz, że mamy słuchacza z Torunia, to w Toruniu też wesprzyj tam chłopaków, na przykład z Homies. To zbierz ekipę z Torunia i wspieraj bydgoski hip-hop. No akurat chłopak z Torunia powiedział mi kiedyś podczas rozmowy, że tam średnio jest z hip-hopem w Toruniu, więc... Homies wyszli. To jest taka ciekawa grupka. Właśnie słyszałem chyba tydzień, właśnie w niedzielę. Tak. Azja o nich wspominał w zeszłym tygodniu u nas i jak wróciłem do mieszkania, przesłuchałem, naprawdę spoko. Uliczne, ale ma... Z jajem. Tak. Też sprawdzę. Jest takie stylowe dosyć, jest przyjemne. No i Golin będzie wypuszczał. O, a to nawet nie wiedziałem, że on jest z Torunia, ale pamiętam go lata temu, to takie ciekawe rzeczy tak, robił. Tak, no to jest też właśnie bardziej beach vibes, ale bardziej przyjemne. Bardziej przyziemne. Przyziemne, o. Bardziej. Mniej filozoficzne. Wiem, że gdzieś tam podróżował, nie? Tak. Świata. On pracował w różnych częściach świata, jak właśnie pojechał sobie do Azji, to tam pracował kilka miesięcy, żył z tymi ludźmi. Można powiedzieć, że to jest egzotyka na biedno, ale bardziej na bogato lirycznie. Tak, bardziej natomiast z przeżyciami. Tak się zastanawialiśmy, gdy rozmawialiśmy sobie o tym projekcie Golina i w sumie, jak myślicie, czy Golin dostał wiadomość w stylu czemu kupiłeś projekt Kłębo na FIDE? Musimy do niego napisać o wywiad. Myślę, że na pewno mógł dostać taką, bo ludzie lubią tak porównywać, lubią też pytać, co to za bluza na klipie i tu wchodzi reklama Szmazam. Zwykły Klares, aplikacja najlepsza, jak powstanie, już niebawem. Już niebawem. Zastanawiasz się, jaką twój ulubiony raper ma bluzę na klipie, nakręcasz tam go telefonem i od razu masz link do Zalando, kupujesz i się... To się chyba też od Klareza nauczyłem. To się chyba Flexin nazywa. Musimy wziąć nad tym patrona. Tak. Patronat medialny. Szukamy patronatu medialnego. No także to już pierwszy już nie szukał, już koniec ogłoszeń. Zwykły powiedział, że bierze się za Szmazam. Mhm. Szmazam, jak tylko zamknie wszystkie projekty muzyczne. Czyli już za 2 tygodnie. No może wnukom poopowiadam, że były plany o Szmazam. A byłbym bogaty. Nie, ale wbrew pozorom to jest ciekawy projekt. Tak. To może wypalić, róbcie to. Tak. Teraz jeszcze drugi pomysł mi wpadł. Jeszcze nie mam nazwy, ale żeby odniesienia do książek z wersów podawało. Ale pewnie już raperzy tego nie robią. Kto teraz czyta książki? I kogo to obchodzi, chłopie? Książka. Włączasz tutaj utwór jakiegoś rapera z nowej szkoły, może bez konkretnych ksywek i pokazuje ci Pucio poznaje świat. Elementarz. Albo coś w stylu samplator, nie? I wiesz, nakręcasz dźwięk i ci podajesz, z czego sample ściągnięty. Tak, albo od kogo wziąłeś ten beat? I oryginalny. Z jakiego producer paku to jest? Od kogo wziąłeś ten flow? Czyja stylowa, wszystko podane. Także Szmaza zmieni się w korporacji i będzie cała masa aplikacji. Skoro już tak się jesteśmy przy takich bardziej zabawnych rzeczach, zabawnych, śmiesznych, humorystycznych, to przechodzimy do segmentu Radio Wypipka. Wybija 20 w końcu. No już jest prawie 20 na naszych zegarkach, więc już ale możemy... Ale to może zanim 20, to zamkniemy taki segment skupiony na naszych gościach i później przejdziemy do rozmowy na tematy ogólne bardziej. Bo też chyba nasi goście mają coś do powiedzenia w tej sprawie, już zdążyli się wypowiedzieć o scenie rapu i podczas audycji i powiedzmy... prywatnie, to kończąc stricte wasz wątek, co przed wami, czego się spodziewać? Płyta, naprawdę, niedługo będzie ta płyta, kurczę, czekamy na nią już kupę czasu i wszyscy czekają, ja wiem, przepraszam was bardzo, drodzy fanowie i fanki i wszyscy, pracujemy nad tym, już niedługo to wyjdzie, niestety bez klipów, bo mnie nie będzie w Bydgoszczy, klipy będą później, ale też będą, no i koncerty, kurczę. Jaki tytuł płyty, Henryk? Halo Ziemia. Co na niej usłyszymy? To może... On jeszcze tego nie wie. Płyta miała być w czerwcu, on jeszcze nie wie, co będzie. To może umówimy się z naszym kolejnym gościem, że jak wyjdzie już płyta i będziesz w stanie przyjść do radia, to porozmawiamy już sobie wtedy stricte o tym projekcie. Właśnie, jeżeli wrócisz, nie? Bo ty... Cię życiowo dużo czeka. Dużo mnie czeka. Mam nadzieję, że wrócę. Jak wyjdzie płyta i mnie zaprosicie, to wrócę specjalnie. Zaproszenie dla was. Już otrzymujesz. Więc... Doskonale. Czekamy na płytę. Jeszcze może będziemy jeszcze mieli tę audycję. Jeszcze może nas nie zdejmą. Jak najbardziej. Z chęcią przyjdę, wrócę. A zwykły, co u ciebie? Jakie plany?
Poniekąd plany Jędrka są też moimi planami. Poza tym jakby w oderwaniu od lepsze dobro, a kontrargument niebawem, mam nadzieję, że jeszcze w tym roku się uda zamknąć, na razie roboczo nazwijmy to mixtape'em z Prędkim. Później mam nadzieję, ale to jest bardzo bardziej odległy plan, dosyć ambitna płyta z Prędkim. Były też jakieś mowy może o krótkiej epce z Trasdefem, też pozdro. Kamel teraz przyjechał do Bydgoszczy z kontrargumentu, też zamieszkał. Może też będzie okazja jakoś popracować, również pozdro. To tak na razie. I może moja płyta, nie wiem. Która? W sensie Wiersza Pało? Czy, tak, bo już tak. Widziałem, że miałeś tam jakąś instrumentalną epkę. Tak, też. To w dwa dni ją tak sobie zrobiłem. Kiedyś to się pracowało. Tak. Jak się chodziło do szkoły, to się miało czas i chęci. Tak, w takiej, której chyba porapuję. Dobrze. Lub jeszcze nie wiem co. Może wymyślę coś innego oprócz rapu. To na zamknięcie będzie Rózga XD. Zwykłe, ty wybrałeś ten utwór. Powiedz, co cię tak poruszyło? Poruszyło mnie w tym kawałku. Łatwiej by było, jakby najpierw poleciał, a może później. Dobrze, bo słabo pamiętam. A więc rozpoczynamy wyjątkowo dłuższy segment radiowy. Pipka, Rózga, utwór XD. Rózga, utwór XD. Radio Wypicia. To był Rózga w utworze XD. A teraz wytłumaczenie zwykłego, dlaczego ten utwór? Ten utwór wybrałem dlatego, iż mieliśmy takie wybrać, które się mniej podobało ostatnio, a że ja się skutecznie odciąłem od muzyki, która mi się nie podoba i po prostu takie nie słucham, a to jest ostatnio, co do mnie trafiło i no nie spodobało mi się to. Uważam, że no to jest trochę muzyka zrobiona dlatego, żeby być znanym z muzyki, a nie dlatego, żeby zrobić dobrą muzykę. Jest to kopiuj wklej jakichś trendów i jeszcze trochę nieudolnie. Nie wiem. Dużo kurtuazji. Tak. Starałem się, dziękuję. Piękne eufemizmy. Tak. Taki delikatny wsądek. Niestety miał być utwór Jędrzeja, ale po pierwsze... Znaczy nie Jędrzeja, tylko wybrany przez Jędrzeja. Wybrany przez Jędrzeja. Ale po pierwsze program zawiódł, a po drugie chcemy wszyscy chodzić normalnie. No niestety mamy dzisiaj jakieś problemy techniczne, no, w sumie o 17 się uwypukliły. No ale Jędrzej, powiedz, co to za utwór. To był White 2115. Kalifornia. Kalifornia, no właśnie, tak. Aż zapomniałem tytułu. No nie wiem, co mam powiedzieć. Dlaczego ten utwór wybrałem? Ponieważ... no możecie sobie posłuchać tego utworu sami w domu, ale nie róbcie tego, bo nabijecie mi tylko wyświetlenia. On i tak ma za dużo. Ja nie wiem, ja się narażam gościom, bo ja osobiście uważam, że nawet chyba jeśli chodzi o White'a, to można było wybrać gorzej. Tak samo mieliśmy z Clarencem, ale z Clarencem się wszystko wyjaśniło, bo Clarence wybrał utwór Japsona Wieża Babel i też tak się dziwiłem, mówię, no Wieża Babel może nie jest najlepsza, ale są gorsze. I faktycznie tu się wyjaśniło, Clarence'owi pomylił się utwór, bo chodziło mu o Bubblegum i tu już bym się z nim w pełni zgodził. Ja nie znam innego utworu White'a. To jest ten problem. To chwała tobie. I co? Dodatkowo, dlaczego on? Niestety ostatnio natrafiłem, znaczy nie, to celowo, spojrzałem na jego wywiad, chyba już nieważne z kim, z Flintem. Flint. Nie, bo się zastanawiałem, rzeczywiście to był Flint i no się załamałem. Też możecie sobie posłuchać tego wywiadu, no co mam wam powiedzieć. I też na streaming, to już natrafiłem bardzo niechcący i się złapałem za głowę strasznie, jak najszybciej to wyłączyłem, jak White leżał sobie w wannie. Jakaś laska myła włosy, on to streamował, rozumiecie? Streamował ludzi. No. O to chodzi, no. Polski rap zaszedł za daleko już. Tak, no. Chociaż Pich jako ulicznik również miał prześmiewczą, ale miał reklamę nagraną w wannie, gdzie zapraszał na koncert. Tak, czy było coś. Rozbierz się do Rosoła i skakuj. Pamiętam, ale też pamiętam, że w ogóle zagrał w jakiejś reklamie tam, nie wiem, składu budowlanego, czy z jakiegoś tam skupu samochodów, no nie wiem, strzałam teraz, nie pamiętam, ale to takie... To nie jest grał tam jako aktor, a nie, że jako Pich, chyba nawet nie reklamował tego jako, że on to Pich, tylko po prostu był tam. Jako aktor. No i tym sprytnym sposobem przechodzimy do... życiowych bardziej tematów, ale tu była mowa o Flincie.
I nie wiem, czy widzieliście wczoraj post wideo Tała na temat Flinta i podobno Flint się ustosunkuje na Ghetto Pop. Widziałem. A co się stało? Wybaczcie, nie widziałem. Musicie mnie wprowadzić w meandry sprawę. Widziałem, to jest świeża sprawa. Oglądałem połowę tego filmu od Tał. Świetny raper, tylko czemu takie tematy bardzo mocno, znaczy, dużo mniejsza. No właśnie. Flint musiał napisać recenzję jakiegoś utworu Tał, którego nie słyszałem, który promuje jakiś film, jakiś tam coś utwór. Dzieci i król kojarzę. Może jakoś tak. Coś było takiego w tytule. I chyba Tałowi, Tał, się nie spodobało to, co Flint napisał. Tak. I fajnie. Clarence, Ghetto Pop, Flint, super. Chyba pierwszy taki beef, raper i dziennikarz, który się rozwinie muzycznie, czy nie? Bo w sumie od disu na grupę, już nie pamiętam jaką, zaczęła się kariera Tymona z Katowic. On też był dziennikarzem muzycznym. Ten fajny Tymon, co R nie wymawia, tak, nikt o tym nie wie? Tak. Mój ulubiony Tymon. To on właśnie chyba zaczął karierę tym, że skrytykował jakąś grupę w swojej audycji muzycznej, czy właśnie w jakimś felietonie. Oni się do tego nieprzyjemnie ustosunkowali, no to wziął beat, usmażył tekst i króciutko. No i pokazał, że można, więc mam nadzieję, że Flint zrobi to samo i widzę, punkt wspólny też nie wypowiada R. Tylko pytanie, czy będzie ukrywał, czy będzie się bawił w Baratokata. To już jego tam kunszt liryczny będzie, ale tak, Tymon, piękna rzecz. Co się, Michał, dzieje? Przypomniałem sobie diss Bartokata na Bobera. I komentarz na YouTubie Rap Geniusa, robimy co możemy, dajcie nam czas. To było za mocne. Ale generalnie chodziło o to, że też, że Flint powiedział, że takimi stereotypami trochę o rapie chrześcijańskim poleciał też. Strasznie to upłycił. Mhm. Ale Tał też się nie popisał. Nie popisał się. Zdecydowanie źle zareagował. No właśnie, to jest przykre. Ale ja niestety nie czytałem właśnie tej recenzji. Obejrzałem tylko to, co tam powiedział Tał i szkoda, że tak zareagował, a nie inaczej, no po prostu. No. Ale to była jakaś agresywna? Tak, znaczy generalnie to była taka pasywna agresja. Bóg cię ukaże. Ja zapamiętam, ten Tał mówił, że bardzo pięknie w ogóle napisana recenzja, że język polski. Ja nie ironizuję. Zaznaczył, że to nie ironia, także z kulturą, znaczy, taki dis. Powiedział jedną ważną rzecz, że właśnie... Teraz muszę sobie przypomnieć. Mówcie sobie, a ja sobie przypomnę i wam powiem. Dla mnie Tał tam, tak wiesz, nie chciał, widać było, że on jest na skraju wybuchnięcia agresją, że poleciały jakieś niecenzuralne słowa. Ale to by się w ogóle jakby rzucił jakimś wulgaryzmem, to jakby cały jego ten pomnik taki... Miałby grzech. Padł. Runąłby. Miałby grzech. A to może by wrócił do robienia dobrego rapu pod kątem słów, pod kątem tekstu. No bo to już jest ciężko strasznie. No ja uważam, że on jest bardzo dobrym raperem. Jest. Technicznie jest i wokalnie i super się go słucha, ale też z drugiej strony nie mam problemu, że się przerzucił na rap chrześcijański, spoko, ale to jest aż zbyt agresywne, to chyba kiedyś razem rozmawialiśmy, jakby jesteśmy trochę po przeciwnych biegunach, jeśli chodzi o wiarę, ale i tak się dogadujemy. I nawet Jędrek stwierdził, że tego jest kurczę za dużo. Non-stop każdy jakby zrobił... Znaczy, bo to sensie... też... Uważam, że gościu ma problem w momencie, gdy mówi, że na jego koncertach są uzdrowienia, wiesz o co chodzi, że tak, za pomocą jego muzyki i tak dalej, no to mówię, no coś tutaj nie gra, nie? Napisał, że głuchy przyszedł na koncert i odzyskał słuch. I się dobrze bawił. I odzyskał słuch. Nie, bo mi się wydaje, jak już mówimy o rapie chrześcijańskim, bo to jest jakiś nurt, który ostatnio... Stał się modny. Znaczy, można powiedzieć, no bo nie, zobacz. Tak mi się nie modny, o ile... Zobacz, Popkiller miał już Anatoma, który był w Bozonie, już chyba go nie ma w Bozonie. Nie ma Bozonu. Nie ma Bozonu generalnie, bo tam też się działy nieciekawe rzeczy. Tak jest. Augustyn, który też jest neofitą. No proszę. Edzio również jest dosyć chrześcijańskim chłopakiem. Znaczy utożsamia się z wiarą, ale sobie w tekstach nie przekazuje. Teraz już nie, ale też był w Bozonie przez chwilę. No był. No, Kolach z Tucholi zresztą. No. Chłopak był. Też tam jakieś osiągnięcie miał, nie wiem. Tu z Bydgoszczy właśnie, na składance bydgoskiej sceny. Tak, turysta. Turysta. Tak. Może nie wiem, że w muzyce aż tak dużo nie ma, ale też robi fajną muzykę. I tak, wiem, że tam był blisko z Bozonem. Natomiast jeśli chodzi tak ogólnie o ten chrześcijański rap, to właśnie problem z Tałem jest ten jego za mocny przekaz, ale nawet ta pierwsza płyta po...
Remedium. Po przejściu na katolicką wiarę Remedium jest dużo lżejsza, dużo bardziej strawna. Ja dokładnie. Remedium jest jedną z najlepszych płyt w ogóle w tamtym okresie. Bo to jest bardzo luźne, tam faktycznie pojawia się ten Bóg, ale to nie jest taki Bóg w stylu tak. O Jezu, cierp za grzechy, tylko a dzięki Bogu mogę sobie nawijać jeszcze lepiej. Tak. Albo na przykład Medium Trapper, który w ogóle to był sztos niszczący. Wszystko. No i gdzieś coś się tak za bardzo się gdzieś... stronę poszło. Tak, szkoda, za bardzo się zafiksował na tym. No chyba. Tak. No jak kiedyś miałem przyjemność oglądać live, gdzie jechał samochodem i różaniec odmawiali sobie przy okazji. Ale prowadził? To tak chyba średnio bezpieczne. Właśnie, kurczę, nie pamiętam, jak to było. Krzysztof Krawczyk chyba miał pod Bydgoszczą wypadek właśnie, jak odmawiał różaniec. Tak, to też to było w... W stronę Borów Tucholskich? Tak, właśnie w stronę Borów Tucholskich jest taka miejscowość przed Mąkowarskim trochę. No, czyżbyśmy rozwiązali zagadkę Tomasza Hajto? A jaka jest to zagadka? No Tomasz Hajto ma bardzo nieprzyjemny incydent, mianowicie... Że potrącił go. Potrącił. A, tego mówił, zmawiał różaniec. Może tak. Może tak. Przypomniałeś sobie słowa... No on mówił, że generalnie jest, nie jest złośliwy, że zamiast atakować go, będzie, on go kocha i nie będzie w ogóle się do tego odnosił i życzy sukcesów, ale o co chodzi, że cały początek tej jego wypowiedzi to był po prostu właśnie to, co mówiliśmy, ukryty atak. Ukryty, ale tam tyle złośliwości powiedział, już wiem, powiedział Pan Flint, chociaż nie wiem, czy mogę go nazywać panem, bo to słowo pan oznaczałoby, że ten pan ma tutaj takie wartości. No właśnie, i tak zaczął w ogóle, więc... Tak, i jeszcze, jeszcze zakończył to zaproszeniem na herbatę. No, Marcin Flint, najpierw dis, później herbatka, kulturka. Herbatka z wody święcona. Jeszcze wspaniała historia z tego powstania. Tak, ale może raz jestem kolabę. Ciekawy teraz, jak Flint się do tego ustosunkuje. Też jestem ciekawy. W ogóle warto czekać na Getto Pop, a tak, teraz jeszcze tym bardziej. Koniec listopada wychodzi. Tam ciekawi goście. Jest Karian, tak. Jest Carvel, jest Zero. Coś jeszcze ominąłem. I Flint chyba. I Flint. I chyba to wszystko. Chyba tak, ale... Ale też... zapowiada się mocny materiał. No w sumie też czekam na Getto Pop. Już zamówiłeś? Co? Zamówiłeś już? Nie. A nie mam teraz, ale są fajne opaski, polecam zamówić preorder. A już masz? Mam, ale nie na sobie, teraz zostawiłem, bo brałem prysznic. Ale są wodoodporne. Wziął prysznic, nie wziął opaski. Ale generalnie chodzę i reprezentuję. O to chodzi. Dobrze, w takim razie, skoro było trochę o tych neofitach, to mam akurat z bydgoskiej sceny utwór Turysty. O. Więc może przesłuchajmy Autotrap. Radio Wypicia. Znowu to samo, znowu mi już się tam rozpoczynało jakieś... To już było, rapy. To nudne. Tak, wiem, ale... Znaczy jak nudne, bardzo dobry utwór. Jakiś numer po prostu mi się tam wkradał kolejny. Dobrze, teraz mówiliśmy o Anatomie, o Augustynie i ich obu łączy jeden projekt, czyli Popkiller Młode Wilki. Sprawdzacie, słuchacie, macie jakieś zdanie? Jeszcze nie miałem okazji, więc... Okej, przejdźmy za tym. Dobra, odklepane. Ale nie słuchałeś tej edycji, tak. czy... Nie, ja tam zawsze śledzę, wiadomo, pierwsza edycja, jak dobrze pamiętam, Bisz, Kękę, Tału właśnie. Kękę druga. Druga. Dobra, jakoś połączyłem ich razem, ale no wiadomo, pierwsza edycja, spoko, Bisz w ogóle, to chyba... Ile to już było lat temu? Z 5, 7? 8. 8, o, leci. Więc super edycja. Później tam... Wiem, że trochę mniej mi się podobały niektóre tam dobory, ale uważam, że ta edycja jakby nowe życie dostała. Trochę tak. Jest inaczej zorganizowana. Teraz każdy dostaje klip, który jest super, te kawałki spoko i poznajemy od drugiej strony jakby, bo kiedyś było, że wychodził wspólny numer, a teraz chyba, albo przegapiłem, ale nie kojarzę, żeby wyszedł nie, wspólny. Najpierw, że, jeszcze, nie? Ale jeszcze, będzie, no chyba będzie. Najpierw chyba jest wspólny, zazwyczaj chyba był, nie? Był, a teraz wspólny. Jadą solówki, każdy dostaje tak. Klip, jedzie solo, więc później od drugiej strony można poznać ciekawe, bo pamiętam jak Clarence był młodym wilkiem, no to jakby na wspólnym to było w sumie fajne ostatecznie, że po tym wspólnym kawałku tam fala hejtu, ale jak puścił swój solowy z klipem, no to tam największy wygrany jakby, nie? Już ludzie tak, zmienili tak. Opinię i o 180 stopni. Także no, kibicuję tej edycji, tam jest Oki, wiem, że ten koleś mi się Oki, bardzo... Oki, Koła, tam, bardzo dobry numer. No, bardzo dobry numer, umówmy się. No mój faworyt Koza, wiadomo, najlepszy raper w Polsce.
No, Jędrzej, jak się ustosunkujesz tutaj? Chciałbym wyrzucić jednego członka, ale z lepszego dobra. Więc... To się ma. Porozmawiamy o tym później. Bypass, weźcie mnie. Co do Młodych Wilków, chciałem powiedzieć, że ja się trochę zawiodłem na singlu Kariana. Trochę myślę, że lepiej no, to zrobić. Ja go też za dużo nie znałem. Wcześniej muszę nadrobić zaległości, ale ten kawałek, nie że jakoś zły, ale nie porwał tak no, jak znaczy... inne. On gdyby wyszedł jako powiedzmy singiel nie Młodych Wilków i powiedzmy, bo to jest taki utwór bardziej utrzymany w tej nowej fali, to byśmy nie uznali go za jakiś paździerzowy, ale na tle Młodych Wilków wypada dość blado, tak mi się wydaje. Tak, no w tak. tym roku Młode Wilki są mocne. Bo tam co singiel wychodzi, to... No, tak fajnie śpiewa, no koleś wydaje się być zdolny bardzo. Znaczy ja Kariana kojarzę z tego, bo on jest Hashashins, prawda? I ja go kojarzę z utworu... nie pomnę tytułu. Natomiast Hashashins miał jeden taki wspólny utwór. I on tam wleciał całkiem ciekawie i rzucił wersy, żyłka ci skacze jak Piotr i ty mnie urzekł w sumie. Piotr, dobra. I w sumie spodziewałem się więcej, ale ogólnie ta edycja Młodych Wilków właśnie zapowiada się tak, tak. konkretnie bardzo. To konkretnie. Jest jakiś półmetek chyba póki co, nie? Jeśli chodzi jakoś, o jakoś tak. Dzisiaj wyszedł Koza. Dzisiaj Koza. Wrócę, obejrzę jeszcze. Szapoba Młodych Wilków. Tak, Szapoba Młodych Wilków. No jak dla mnie to jest póki co... najlepiej zapowiadająca się edycja, bo no, dla mnie najsłabszym singlem mimo wszystko jest Karian, a no, był Bober, który zrobił mega real-talkowy kawałek o pociągach. Pociągach tak, no to jest no. w ogóle, jedziesz sobie pociągiem i weźmiesz jakiś przedziałowiec, jedziesz i rzeczywiście tak może być, bo tak często się dzieje w tych pociągach. Nie wiem, Oki, Koła to w ogóle dla mnie jest jeden z najlepszych numerów w roku. Nie powiem, że najlepszy, bo jeszcze nie wyszły wszystkie Młode Wilki. Właśnie, nie pozwolę się sobie przerwać. To jest ciekawe, bo jak Oki wypuścił jako pierwszy i wtedy właśnie Michał do mnie pisał, o numer roku i tak dalej. Wychodzi opał. Wypuściło i w tym momencie już, no, warto poczekać, zwątpiłem. Bo dla mnie na przykład opał tam zniszczył. Miał ten numer do mamy, tak? To też słucham. Balkon... Tak? Nie, Balkon Mind, dobra. Tak. A kto miał coś o mamie? Ktoś tam miał Lipa. Lipa, też mi się podoba. A to Lipy nie słyszałem. Ja też nie słyszałem, w ogóle mi tak przeciął. Słuchałem dzisiaj raz, na pewno. Kawałek lepszy od Kariana, niżej niż Augustyn. Augustyna bym dał na trzecim miejscu. No, ale dla mnie opał na razie... Nie sądziłem, że no tekst jeszcze... może do mnie tak... A Jędrek tak sobie siedzi. A czym oni gadają? Jaki Bober? No, fajne filmki. Ciekawe, czemu kiedy mnie zaproszą. Koza. Masz ty w ogóle internet, człowieku? Nie, staram się odciąć od internetu. Pięknie, dobrze, zdrowo. Jeszcze tak mi się podoba w tej edycji, chciałem dodać, że... Ta edycja, gdzie był BDS, nie wiem, czy to była poprzednia, czy już ze dwie, czy trzy, bo to tak zasuwa, że łatwo się pogubić. Ale wtedy tak... no, fajnie pokazuje, że... ci ludzie, teraz młodzi wilcy, co są wzięci teraz, jakby każdy ma swój styl i taki inny od obecnego mainstreamu, jakby widzę tam nadzieję jakąś, że można trochę złamać te lody. Odświeżenie polskiego hip-hopu. Kopiuj w klej tej, mówię o tym mainstreamie największym, ci co robią tam po wiele milionów na YouTube. BDS, tam SB Mafia, tam Quebo, no to takie wszystko jest trochę dosyć podobne na dobrą sprawę. Taki nurt teraz. Taki nurt. Generalnie te młode wilki pokazują, że tam siedzą fajni ludzie, to kombinują po swojemu. Ja to zawsze szanuję. Czyli w końcu nasi goście, bo już parę razy się tak wychylali, to jest ten moment. Uważacie, że obecnie polska rap scena mainstreamowa kuleje? Więc moim zdaniem Stara Gwardia stanęła znowu na nogi i zrobiła to naprawdę w bardzo dobrym stylu. Jeśli chodzi o młodych graczy, rozmawiałem ostatnio właśnie z jakąś młodzieżą, już nie pamiętam z kim, ale z młodymi raperami. Wielu młodych raperów mówi, że oni nie zwracają uwagi na teksty, tylko na styl, a niestety styl jest strasznie powtarzalny, tym bardziej, że wszyscy robią na tych trapach. No a wszystkie trapy dla mnie, może tylko dla mnie, ale dla mnie brzmią tak samo, więc dla mnie teraz, jak mi wymienicie jakichś raperów typu, sorry, ale Tymek, czy właśnie BDS, czy kurczę Mobin, czy no nie wiem, kto tam jest. No właśnie nie mam pojęcia, kto to jest. Teraz tyle się narobiło tych raperów z milionami wyświetleń, naprawdę, o których piszę, glam rap, hip hop nigdy stop, czy
coś tam. I mówię, kurczę, chłopaki, o czym wy piszecie, nie? Mówię, nie znam typów, a siedzę w tym, kurczę, od lat. Beef is beef. Wiesz, o co chodzi? Będziesz w Holandii musiał się ukrywać, nie? No właśnie. Nie, po prostu jestem w szoku, wiesz, ja nie hejtuję, tylko strasznie dużo bardzo podobnej muzyki wypłynęło, gdzie nie wiem, kto tego słucha, nie mam pojęcia. Myślę, że po prostu młodsze pokolenie, to trafia do młodszego pokolenia, okej. Tylko, że dla mnie to jest bardzo podobne i niestety trochę o niczym. Trochę przestała za tym iść treść, iść przekaz i to jest to. Czy nie uważasz może, że dzisiaj jest taki powrót jakby do... Nie wiem, czy pamiętasz, jak na przykład Onar robił Bounce? I teraz jest taki powrót, mm-hmm. tylko na trapie bardziej. Też mm-hmm. taki melanż bardziej, prosty tekst, ale taki bardziej, żeby się pobujać, pobawić. Wiesz co, tak, bardzo. Myślę, że niestety aktualnie młodzi raperzy liczą bardziej na kasę i wiedzą, że na tym idzie zbić hajs, bo uwierzcie mi, uwielbiam robić muzykę o imprezie, nie? Pisać teksty o tym, jak się bawię, jak się bawić i żeby się bawić, no to jest zarąbiste, no. Lubię, jak przy mojej muzyce ludzie się bawią, wiesz, na koncercie, jak tańczą, kurde, machają mapami też. No, to jest fajne, to jest zarąbiste, ale chodzi o to, żeby rozgraniczyć. Musi być muzyka oczywiście luźna, przystępna, ale no, jeśli nie masz mi nic do powiedzenia, nic do przekazania, no to nie chce mi się tego słuchać, no bo ile mogę słuchać, kurczę, ciągle o tym, żeby chlać, zaliczać laseczki i ćpać i chodzić na imprezy. I wygrywać życie i pomagać mamie. No. Pomaganie mamie jest bardzo ważne, ale wszyscy mam wrażenie, że tylko już zabijają. Ile można? Wystarczy, że ściany odmalował, tak? Tak. W sumie płyta Bisza nowa z Radeksem bardzo mi się podoba i też to właśnie pokazuje, że ogromne miliony robią takie właśnie rzeczy, nazwijmy to błahe, lekkie, imprezowe, a to właśnie w jakichś tam wywiadach Bisza Radeksa, że później jest jakaś kompletna nisza i praktycznie słuchacie 500 osób i masz w sumie szczęście, a jak 2000 to już jesteś bardzo znany w tej niszy i nie ma środka jakby. Dzieciaki albo słuchają tych ksywek bardzo znanych, albo nikt cię nie słucha. I tam jest taki wers pada, że na płycie Bisza, że może w czasach, kiedy wszyscy się odchudzają, może dobrze jakby coś miało swoją wagę. I ja się bardzo pod tym podpisuję. Mi się wydaje, że jest taki środek, ale on jest praktycznie niewidoczny. Bo na przykład dla mnie środkiem jest Mielski. O. To jest taki środek, tak. Że on nie robi milionów, mhm. ale jednak to jest na solidnym poziomie. To jest tam w okolicach miliona, czasem przekroczy, czasem mniej. Ale no taki truskul bym powiedział, taki truskul z krwi i kości, to jest taki środek, mhm. który też już wymiera powoli niestety. No właśnie, niestety. W ogóle te wyświetlenia na YouTubie to też jest jakaś paranoja, że ile milionów, ale ostatecznie na przykład wydaje mi się, że skoro te miliony robią 13-letnie dzieci w dużej mierze, one też nie pójdą na koncert i ci raperzy to są tacy internetowi raperzy. Raper. Warto zwrócić też uwagę na Vixena na przykład, nie? O właśnie chciałem powiedzieć o nim, bo stary, co się wbiłeś teraz. Mam kolejny utwór właśnie Vixen i również on jest lekki, to nie Aladdin. Aha. I też tak. Na trapie. Ale on to robi w inny sposób. I on to robi z takim stylem, nie? Tak, czyli da się. Ale to w ogóle widać, jak Jędrek się jara, nie? To jest piękne. On jest bardzo zdolny, Vixen. To tak. Jest bardzo zdolny, jest przecież... I to jest smutne, że tak jeszcze wejdę w słowo, że nie może się od tylu lat w sumie tak mocno przebić, jak mm-hmm. B2S od tak, nie? Tak, ale to myślę też, że trochę wina wytwórni, w których był. Pewnie lub też. Jest. Na przykład jak był w RPS. SL-u. No mm-hmm. tak właśnie, u Rycha Pay jak siedział. No przecież Vixen do Rycha Pay to jak kwiat do kożucha. Też mnie to bardzo zdziwiło. Tak. Ale... Myślałem, że oni chyba są, że on z Poznania był czy coś? To było chyba jeden The Watching dla mnie, co to... Generalnie propsuję Rycha za to, że zrobił taki serial trochę o życiu Vixena. Mm-hmm. To za to props i też pomógł temu chłopakowi. No ale jednak muzycznie nie poszło to do przodu. W Max Flow osiągał na początku lepsze wyniki i tak teraz to falami uderza, bo na przykład ostatnio co wypuścił ten... Falalalalala. Tak, dokładnie. Ale epkę wypuścił, której teledyski składały się w miniserial. No. Tak, tam ma numer z KN-em zresztą. Mhm. Tak, KN według mnie nie poleciał wcale źle. Nie poleciał źle, on tam w ogóle dużo nie leci generalnie, większość tam numeru jednak nawija Vixen i właśnie dzięki Bogu, no. Ale tak, i wiesz kto jeszcze jest? Kajetanowicz, warto, chyba? Nie, Mikołaj. Mikołaj, tak.
Kurczę, no, tego typa uwielbiam. Taką bitną muzę robi i on też, i on wydał płytę w Asfalcie. Wydał, to się zgadza, ale jakoś do mnie nie przemówił ostatecznie. Nie przemówił. Ja bardzo lubię, ale do tego, że lubię dziwne rzeczy. Dobrze, więc dajmy sobie teraz chwilę odpoczynku. Vixen, Oh My God. Radio Wypicie. Wszystko działa, Vixen też działa i działa bardzo dobrze, według mnie. Tutaj mieliśmy przed chwilą takie imprezowy klimacik u Vixena. To może powiedzcie mi, jaki jest wasz ulubiony imprezowy kawałek, taki hip-hopowy, taki rapowy, przy którym byście się najchętniej bawili? Nie piję już chyba. A ja powiem też bydgosko, ale to jest chyba nie można CMS-ów. No dobra, nie piję już chyba, to jest po prostu mój utwór z epki, więc to był taki żarcik. najlepszy, bardzo, bardzo długo kiedyś słuchałem, nie wiem czy to hip-hopowo, ale to był Sydney Polak, słuchajcie. Wino. Nie, wino nie. Skuter. Też nie, to jest taki stary, Jezus, stary. Aż mi wstyd, że w podstawówce mi się ten utwór podobał. Już nie pamiętam, nieważne. CMS jak najbardziej, to jeśli bydgosko, to CMS z prędkaczem z bydgoskiej sceny teraz. To był Jim Lay. Chłopaki z baraków najlepsze. No proszę. Nie spodziewałem się tak nieoczywistych wyborów w ogóle. Naprawdę, zaskoczyliście. No pod to imprezujemy po prostu. Mój jaki jest ulubiony? To był utwór Moja Panienka. Czyj? Lanek. Nie, Lerek Nowator. To jest klasyczek. Lerek nie robił kiedyś z Mesem w ogóle w dawnych latach jakichś refrenów? Możliwe, coś tam, że robił. Mes szanował Lerka za śpiew. Nowator teraz robi disco polo za to. Co tu naprawdę. I jeszcze kradnie. Z hip-hop polo do disco polo jest blisko. Tak, ale jako Jentker. Jako hip-hop polo, nie wiem czy słyszeliście, że Paluch przeprosił oficjalnie Mezo. Paluch Mezo za co? Bo mieli rozkminę, plus jeszcze pojawił się jakiś artykuł, że skoro w tamtych czasach hip-hop polo było tak hejtowane za swoją treść, to czym dzisiaj jest właśnie trap, ten nowoczesny rap. I Paluch stwierdził, że faktycznie zgadza się z taką tezą i oficjalnie Mezo przepraszam za to, że wtedy byłeś tak disowany, bo w porównaniu do tego, co dzieje się teraz z rapem, to robiłeś to sztosem. Ale ja w sumie też tak myślę, że był lepszy ten hip-hop polo niż ten trap teraz rozwodniony. Trapolo. No, tam chociaż mówili o tych tam Aniele tak wiele, ale coś tam mówili. No. Znaczy generalnie Mezo miał nawet Mezo zresztą beef z Mesem wygrał. No i miał tak feat Orisha Pay. Tak uważam. Mezo tam w ogóle był kotem. On jest, zresztą miał chyba nawet utwory punchliner. Miał taki numer. Tak. Znaczy w ogóle Mezo to... Znakomicie tak... władał słowem. I miał ogromny potencjał. Uważam, że za szybko wyskoczył do popu. Ale w sumie ja tam jestem team Mez bardziej. W tym. No, w sumie jak mówicie, to Mezo był taki w sumie dość agresywnym hip-hopolowcem. No bo tak, beef z Mesem, diss na Dioxa. No tak. Wzięcie udziału w utworze, w którym atakowany jest Leroy z Owalem, to no, Mezo wbrew pozorom kiedyś był true, a później srebrne leginsy, to co się stało, kryzys w nas. To co się stało, no a Doniu nagrał połowę płyt PI, nie? Przecież no, a Doniu to też jest chyba taki gość z tego hip-hopolo, który ma jakiś tam street credit za prawej, ataki z Hadą. Z lewej. No i z Peją właśnie. Doniu też dobry raper. Tak. Czyli finalnie dochodzimy do wniosku, że ci hip-hopolowcy mają jednak jeszcze na tyle resztki godności, że można ich stawiać wyżej. No chyba, że się nie zgadza. To ja się będę za 10 lat bał, co będzie wtedy, będziemy mówić, ale ten trap jednak był dobry, to jaki, co wtedy powstanie na miejsce tego wszystkiego, to już się strach się bać. Radio PZ już powstało. To nie wyszło. Jak nowa płyta PZ-a? Syny, utwór z synami to był taki, który katowałem, reszty... Najlepszy, dalej nie ma co słuchać. Reszta mnie minęła. Azja mówił chyba, że intro. Intro, tak. No taki po old schoolu poleciał. No. Ale nie lepszy niż kawałek z synami. Nic nie jest lepszy niż kawałek z synami. Uważacie, że old school wraca do łask i staje się new schoolem w dzisiejszych czasach? Jak najbardziej. Nie wiem, czy tak jeszcze uważam, bo tego nie widzę w sumie na tym, co właśnie jest na YouTubie tak mocno popularne, chociaż też aż tak bardzo nie sprawdzam. Chciałbym, żeby tak było i gdzieś tam w wywiadach wiele hip-hopowych głów już to tak przewiduje i w sumie patrząc na modę, na cokolwiek, wszystko jest takim trochę kołem, więc
Nie wiem kiedy, ale na pewno teraz wróci. Teraz to widać, że Truskul ma już głos. Już głos, właśnie, a za chwilę pewnie stanie się mainstreamem. I... Tak. Chciałem powiedzieć, że zobaczcie, co sami mówiliście o młodych wilkach, co nie? Że tam już zaczyna się coś więcej niż te trapy i te wszystkie powtarzalne flowy. No i jeszcze raz potwierdzam to, co mówiłem też jakieś 5 minut temu o tym, że stara szkoła bardzo, bardzo się podniosła i wszystkie nowe produkcje starej szkoły, może prócz, przepraszam fanów Pei, ale prócz Pei, jak dla chciałem mnie... Chciałem się powiedzieć, że Era, to chociaż miał z kimś drużynę. Ero zrobił niezłe rzeczy. Ero zrobił... Na swoim poziomie nic ponad. Tak, Michał, tak, Michał, ale to jest taki truskulowiec, który jednak nie, truskulu... Ero mi strasznie nie siada. Nie mogę go przetrawić. Szanuję. Z Gipem, na przykład szanuję jak najbardziej, ale Ero, nie bierzcie za rap. Trochę za późno. Znaczy, ja się przesłuchałem tę płytę i w sumie fajnie, że Def Jam wydaje w Polsce jakieś rzeczy ekstra. I tak tego się spodziewałem w sumie po Ero, jakby chyba nawet nigdy nie udawał, że będzie robił co innego. No tak, no jakby... tak. Znaczy, no, chodzi mi o to, że to jest jego poziom. Jego poziom, tak. I nie rozumiem tego, wiesz, tego hype'u nagle, że o, Ero. No trochę fajnie, też pewnie szanuję. Przespał, mi się wydaje, jakby tę płytę zrobił z 5 lat temu. Jak mało lat. Jak mało lat. Ale on Brave-Eisen w końcu zapracował sobie. To był ten pierwszy hashtag polski, taki nieudany. Nieudany, a pierwszy we freestylu. To rzucił duże P na WBW w 2004, to był hashtag, gdzie się kończyło to, coś tam o króliczki, tam Duracell rzucił. Taki po prostu tak rzucił Duracell. Ciekawa sprawa. Ciekawe. Wyprzedził. Wyprzedził rap. A w ogóle coś się działa? Kiedyś w czwórce coś miało. Tak, miał audycję też taką trochę rapową. Duże P? Nawet rapowo tam jakieś robił, takie imprezowe właśnie też kawałki. Później tak. Z Sęgrze. No, nie cierpię tego utworu. Nie mogłem się przyzwyczaić do jego głosu, szczerze mówiąc. Duże P ma mega radiowy głos, niekoniecznie dobry do rapu. No, ciężko strawny przy muzyce, ale w ogóle P jest takim człowiekiem wielu talentów, bo kojarzony głównie ze sceną freestyle'ową, właśnie chyba jego główną profesją jest chyba bycie agentem piłkarzy. On tam się bawi w takie rzeczy. Ale no, ja. Ciekawe. To zresztą z Mezem nagrał utwór Futbol, który jest bardzo dobry. Spoko jest, no. No trzeci wymiar tam Nulo miał kawałek, Boże, z Masejem, tak, o koszykówce i to chyba nawet dwa. Ciekawe, co na to jego tata. Stary Maseja, no właśnie, przypomniałem sobie, oni też mieli kawałki. Tak, Masej miał z własnym tatą, jego tata tam nawijał dosyć sporo. To było co się stało? Gdzie jest tata Maseja i Masej? Oni wracajcie. Są z tego województwa, nie? Tak, Inowrocław mnie obstawiam. Wracajcie, jest na was miejsce na scenie. Czekamy na was, chłopaki, w Bydgoszczy. Chętnie was przyjmiemy na scenę. Dokładnie. Jest tutaj duże miejsce. Inowrocław jest blisko. Co do Bydgoszczy? Macie jakieś takie młode talenty, które byście polecili naszym słuchaczom? Bo ja na przykład bym powiedział ze swojej strony Sami. Sami. Jeszcze nie słuchałem, ale w piątek, jakoś niebawem, za tydzień, nie, teraz ten piątek, będę miał okazję, Hubert nagrywa z nim kawałek, użycza laptopa, więc będę miał okazję go poznać i nawet usłyszeć, jak nagrywa i rapuje, więc skoro tak mówisz, to się cieszę. Jest właśnie taki oldschoolowy vibe. To spoko. Trudne pytanie zadałeś, wiesz? Wszyscy są w lepsze dobro? Nie, no Turysta jest spoko. Tak, Turysta jak najbardziej. Semtex. Wiecie co, właśnie na tej bydgoskiej scenie składance, teraz już nie pamiętam tych ksywek, ale pojawiło się rzeczywiście kilka dobrych numerów i kilku takich raperów, którzy wzięli się znikąd, że nagle wysłali numer na tą składankę, wtedy akurat blisko współpracowałem z Azją, bo tam właśnie nadal nagrywam płytę, która jeszcze nie wyszła, znaczy wyjść miała w tym czerwcu, lipcu. I rzeczywiście było tam parę mord, które znikąd się wzięły, a wrzuciły naprawdę dobre wersy, nie? Też zależy, jak się definiuje młodego gracza z Bydgoszczy. Chodzi mi o bardziej młody. Początkujący, mniej znany, też taki niekonwencjonalny. Mi jest generalnie ciężej teraz docierać do takiego, pamiętam jak się ulubiona strona wszystkich w Bydgoszczy, bydgoski.pl, nie? I tam była ta zakładka do ściągania i tam się działo. A teraz no jest fanpage, ale to tam chyba trochę mniej działa. Już ciężko mi znaleźć tak bezpośrednio młodą muzykę z Bydgoszczy.
To, co powiedziałem o bydgoskiej scenie jako składance, to była prawda, ale z drugiej strony muszę powiedzieć, że chodzę na przykład na te open mic'i Kusza i tam niestety bardzo ciężko, żeby znaleźć dobry hip-hop. Nie? Niestety, ponieważ, no mówię, tak jak mówiłem, bydgoska scena ma potencjał i jest dobra, jest ciekawa, ale właśnie idę tam sprawdzić jakichś małolatów, co tam ciekawego robią. No to nawiązałem kontakt z takim Filipem z Łodzi. Filip z Łodzi. Dokładnie, super. Lat 50. Nie, no przyjechał do Bydgoszczy, zorientował się, że tutaj jest coś grane, przyjechał, się wkręcił, kurczę, i to była jedyna osoba, z którą chciałem jakkolwiek nawiązać współpracę, przeszło mi to przez myśl, po prostu. Ale on jest z Łodzi w Bydgoszczy, czy po prostu przyjechał z Łodzi na open mic'a? Z Łodzi jest i przyjechał na open mic'a. No kurczę, mówię. Tam w ogóle, to jest dzieciak, chyba 18 lat, się okazało, że po rozmowie z nim, że od 8 lat uczy się śpiewać i no tam wykręca takie, wiesz, 10-15 koła na pod swoimi tam klipami. To jest tak, przyzwoicie już całkiem. Jak na 18-latka? No. Lepiej całkiem. Niż my w sumie. W sumie Shafter. Shafter ile ma lat teraz? Ja wiem, 15. Nie, no gdzieś tam się kręci koło 18. Koło 18 chyba. Chciałem się was zapytać, bo jesteście dosyć dobrze zorientowani, jeśli chodzi o bydgoską scenę. Co sądzicie o Baltic Boys? Bo ja mam z nimi taki problem. Jest sobie taki tam Santes, który tak. Dla mnie chłopak ma potencjał, ale jednak oni gdzieś się zakopali. Fordon Cruz jadło Santeza. Tak? No tam mieli, Bifik mieli i z tego co pamiętam Baltic Boys wykręcają rzeczywiście tamte liczby i numerki. Mało za tym idzie, ja uważam, że kolejny trap, no robią rzeczywiście te wyświetlenia, ale to jest kolejny trap, kolejna muzyka, którą dzieciaki lubią, to jest okej, to się sprzedaje, no ja nie przepadam, prywatne sprawy na bok. Ja właśnie ich paradoksalnie za dużo nie słuchałem, ale słyszałem właśnie Santes, tak? Że to samo, co powiedział, że typ ma potencjał, tylko niech robi inną muzykę. Znaczy, żeby no, ten potencjał się zakopał w trapie. Wydatnił. On nawet miał kiedyś swoje promocyjny utwór na stepie, ale tam go zjadła krytyka za to, że był młody, bo on miał, nie wiem, 15-14 lat, jakoś tak. Nie, on tam naprawdę dobre wyniki robi. On jak sam wrzuca swoje numery, tak. To ma dziesiątki, jeśli nie setki, nie sprawdzałem teraz, ale dziesiątki tysięcy wyświetleń na pewno, nie? Wiesz, no ja mam pod kurczę numerem z klipem do bydgoskiej sceny, ile? Niecałe 2000. No to jest różnica, więc najwyraźniej ma słuchaczy, czyli się ludziom podoba. I kto ma rację teraz? No właśnie. No, teraz. Ulica. Ulica. Ulica ma rację, zawsze ma ulica rację. Pamiętajcie, bo tak. Wiecie, jesteś z gęgu, a może zawsze autem uciekać. Tak. No po czym się chodzi? Po ulicy. Po ulicy, tak. Było prędzej troszkę o Mikołaju. Mówiłeś, że strasznie szanujesz. Tak, w ogóle Mikołaj ma to do siebie, że ma dobre teksty, inteligentne teksty, bla, bla, bla. Ale co mi się podoba, on to zrobił z jazz bandem chyba całą płytę. Wow. On jest sam chyba. Sam jest tak. Wykształcony na jakimś instrumencie, muzyczne. Teraz zapomniałem. Chyba dęty jakieś, ale nie jestem pewien. Ale wykształcenie muzyczne ma. I to słychać na tej płycie i dlatego mi się to tak bardzo podoba. A zobaczymy, czy to słyszę, czy da się to usłyszeć na numerze z Wixem, na Luz na spince. Bo... Sztos? A się cieszę znowu. Dobrze, w takim razie Vixen na featuringu z Mikołajem Luz na spince. Radio Wypika. Wracamy po krótkiej przerwie muzycznej. Vixen znowu, Vixen. Dużo Vixena mam. Tak, nie wiem, bardzo lubię tego artystę. Tak, tak, zgadzam się. Wydał bardzo dużo dobrej muzyki, ciekawych płyt. No i szkoda, że jest tak niedoceniony. To już mówiliśmy wcześniej. Jeszcze pamiętam, jak był MySpace. Nie wiem, czy pamiętacie taką stronę. Tak jest. Tam dużo, dużo działał i tam bitów sprzedawał i już wtedy, no, nie wiem, ile może mieć lat, ale już od bardzo dawna super no, rzeczy na poziomie robił. On też był wilkiem w ogóle, nie? W tej właśnie pierwszej edycji z Bishop. Tak, tak, no właśnie był. Rację, zapomniałem o tym. No i nie, ale jeśli chodzi o Vixena, to na przykład dzisiaj udowodniłem Michałowi, że Vixen bezczelnie kopiuje. Nie, oczywiście żartuję, ale faktycznie znalazłem utwór Melodia
jest bardzo, ale to bardzo podobny do utworu zespołu Bitamina. No, Bitamina tak też spoko. A tak się zdziwiłem, w sensie, tak, bo melodia mi ogólnie siada Vixen, ale tak, tak słucham i za każdym razem coraz bardziej mi to przypominało coś. W końcu się dokopałem i nawet Michał stwierdził, że rzeczywiście dosyć jest podobne. To podobne. Też ale nie, jest to, nie jest to plagiat, bardziej mi powinien. Nie, ja nie oskarżam, absolutnie, tylko inspiracja. Tak. Czasem się wpadnie dwóch różnych ludzi w różne miejsca na ten sam pomysł. No, też tak bywa. Dwa lata. Goli głębo na pidę na przykład. Okay. Goli głębo na pidę. Co odrzuca prawo? Nie, no, trzeba się zapytać Golina, czy jest w Toruniu i go na wywiad wziąć. No, przecież to jest, to byłoby fajne. A z chłopakiem można sporo porozmawiać. Kłebo chyba nie ma monopolu na podróżowanie i nagrywanie o tym płytne. Też. No, nie, absolutnie, ale wiesz, z racji tego, jak ten projekt się rozniósł, to teraz trudno zrobić coś takiego, bo nawet możesz to zrobić z pasji, a gdybyś zrobił to muzycznie, to by było kurwa, no widać. No tak, ale ja pamiętam, że też był taki zalew, wytykali Kłebo, że to też cały jego projekt plagiatem chyba z jakiejś ekipy francuskiej, że nawet ziomki w tle były tak samo ustawione, ci wiesz, machający w kominiarkach, identycznie jak na tych klipach Francuza, Polska, także tak. I to nawet sięgało, że cztery, pięć klipów od tej samej ekipy były praktycznie toczka w toczkę skopiowane. Nie? Więc kolejny minus polskiego mainstreamu aktualnego, albo właśnie troszeczkę przeszłego, no to jest właśnie kopiarstwo. Nie? Niestety masę raperów wybiło się na tym, że kopiowało właśnie zagraniczny hip-hop i to w sposób bardzo dobitny i jakby niemalże się z tym nie kryli. No, albo się kryli i jeszcze mówili, jacy to nie są prawdziwi. No, albo klipy właśnie, jak O Co Chodzi, któremu wytykano, że nowy kolor jest kropka w kropkę. Tak, to jest kopia jakiegoś klipu i to dosłownie to jest kopia. Nie dziwi mnie to. Z drugiej strony tam są wytwórnie, pieniądze, to inwestują w pewne rzeczy, nie? Po co no, jakieś tak autorskie. Masz sprawdzony patent, to no właśnie, kupujesz franczyzę i lecisz. Tylko czy to nadal jest muzyka, czy produkt muzyczny? To już chyba produkt bardziej. Bym tak to rozkminiał. Mhm. Właśnie o to chodzi. Właśnie chodzi o cel tworzenia muzyki. Czy tworzysz po to, żeby zarobić, stać się sławnym, czy no nie wiem, nawet jeśli to lubisz i to czujesz, ale no wiem, ja jak robię muzykę i to samo powiedział zresztą dzisiaj zwykły i chciałbym, żeby to było coś nowego, coś, czego jeszcze nie było. Coś, co zaskoczy słuchacza po prostu, co nie? I w tym widzę sens. Albo chociaż go nie obraża. Albo chociaż go nie obraża, dokładnie. Ale to sugerujecie, że ci raperzy głównego nurtu robią tak typowo taśmowo i nie wiem, na przykład nie żyją muzyką? Pewnie żyją, bo grają koncerty, mają z tego kupę tak, kasy. Tak, chodzi mi, że wiesz, na przykład jadąc na koncert słuchają czegoś, siebie, czy tam na przykład... Czy to dla nich tylko praca, a nie, wiesz, taka pasja też? Ciężko mi powiedzieć, nie znam ich, nie wiem, jak oni do tego podchodzą. Mogę oceniać z tego, co, tak, z tego, co widać. W jakiś sposób muszą chyba to lubić. Znaczy, no chociaż masa ludzi chodzi do roboty, której nienawidzi, więc a to się opłaca na pewno. Może mi się wydaje, że na pewno wszyscy zaczynali z zajawy, bo raczej tak się zaczyna robić muzę, a później jak to się zrobiło biznesem, no to idą trochę... kują żelazo póki gorące i wykorzystują swoje 5 minut na maksa i już może zatracają tą pierwotną zajawkę. Tylko w sumie czasem później to 5 minut jest tak już wyżyłowane, że to jest ciężko strawne właśnie, mam tak o co chodzi, o ile nowy kolor jeszcze jest dla mnie słuchalny, to im dalej w las, tym gorzej jest. No, to się szybko eksploatuje i nudzi, nie? No bo właśnie, tak jak mówicie, ile razy można to samo. No bo najpierw słuchasz to samo z Ameryki, a kiedyś to było parę lat, teraz pewnie 3 miesiące, pół roku i masz to samo, tylko że po polsku. Dlatego, że z drugiej strony też trudno wyjść z takiej łatki, nie? Bo na przykład jest paru raperów, powiedzmy, czy Miłosz, czy Taco Hemingway, którzy szli jakimś tam nurtem, później zaczęli eksperymentować i w tym momencie pojawia się problem, bo porównał w ogóle Taco do Miłosza. Nie, no, chodzi o sam schemat. Miłosz miał 2 albumy, które dały mu promocję na tym samym schemacie. Później Pan z Katowic, gdy wyszedł, już był zgoła inny. Znaczy, mi się osobiście bardzo podoba, ale też niektórzy, niech tym wróci stary Miłosz, brakuje starego Miłosza. A zarazem masz właśnie to, że może jakby wydał trzecią płytę, to by było, Jezu, znowu to samo, daj coś nowego. Z Taką miałeś to samo, tak? Że miałeś ten trójkąt, miałeś umowę o dzieło. No i to było ciekawe. I to było fajne, to właśnie było nowe w sumie, można tak powiedzieć. I później zaczęło się eksperymenty, szprycer jest taki
Szprycer był później jeszcze był BXL. Znaczy nie, to był wosk. Wosk, o właśnie, wosk. No ale powiedzmy, że też już się ta forma zaczęła przejadać. Z taką mam taki problem, że on rzeczywiście robi ciągle coś nowego, eksperymentuje, ale brzmi tak samo. Tak, właśnie to jest mimo problem. Wszystko. Ja dlatego też przestałem słuchać Tako, bo odpalasz płytę też. No dobra, Tako. Ja przy szprycerze wysiadłem. Do szprycera no, wszystko mi się podobało. Tak. Marmur, to chyba wyszło przed szprycerem, mi się to wydaje. Jest tak. To szanuję za koncept. Nie chcę zarzucać plagiatu, ale chwilę wcześniej, albo jakiś czas temu wyszedł Vince Staples. Tak, Def Jam go chyba wydawał w Stanach i miał właśnie taki też koncept album, właśnie, że taki teledysk nawet zrobiony, długi, wielominutowy, połączone wiele kawałków jeden, że właśnie też idzie do takiego dziwnego hotelu. Jakby wydaje mi się, że to wyszło za szybko, żeby taką mógł to jakoś, chyba wpadli po prostu na podobny pomysł i po prostu Vince Staples albo parę miesięcy szybciej to wyszło. Taka, nie wiem, ciekawostka albo no raczej ciekawe. Znaczy nie, no bo rozmawiamy cały czas o tym, że to też jest w sumie taki problem, że też trudno trafić w takie wymagania słuchacza, no bo z jednej strony warto eksperymentować, a z drugiej nie można wychodzić poza jakieś ramy, które się zrobiło, bo i tak źle, i tak niedobrze. Dlatego rób swoje, no. Robić swoje. Mówisz ciągle o tym zaskakiwaniu słuchacza. Mhm. Czym ty chcesz zaskoczyć swojego słuchacza? Aktualnie na pewno... Opóźnieniami. Tak, terminem wydania. Wiesz co? Treścią. Treścią mi się wydaje, ponieważ pierwsza epka pod Muchy była bardzo osobista. W ogóle cała muzyka, jaką robiłem wcześniej, była osobista, wiesz, wypływało to z moich emocji, moich przeżyć i tam, nie wiem, wylewam się na tych kawałkach, a na tej płycie, która Halo Ziemia, która wyjdzie niedługo, obiecuję. Ja też. Jest więcej treści, jak sam tytuł wskazuje, takiej, kurczę, obudźcie się. Coś jest nie tak na ziemi i mam coś do przekazania innego niż moje przeżycia, tylko rozejrzyjcie się dookoła siebie, dzieje się źle na świecie i trzeba to naprawić, bo jeśli teraz się nie obudzimy, to kiedy? Czyli bardziej zwracam uwagę na problemy społeczne, czy tam gospodarcze, czy tam jakieś tam, niż skupiam się na sobie. To ja cytując Dema powiem, że jak się nie obudzimy teraz, to kiedyś obudzimy się martwi w przestrzeni kosmicznej. No właśnie. Dobrze, to ja już bym chciał zakończyć dzisiejsze nasze spotkanie. 2 godziny owocnej rozmowy, tak mi się wydaje, przynajmniej dla mnie. Nam się bardzo miło rozmawiało. Nie wiem mi jak. Także. Również, dziękuję. Z nami była ekipa, część ekipy. Jak było na początku to nazwane? Nie ekipa, Movementu. To jest Movement. Ładne, część Movementu, lepsze, dobro. Czyli zwykły oraz jeden raz. I jeszcze mam pytanie na koniec do zwykłego. Jak tam twoja waga? Spada. Tak? Także może... Kiedyś byłeś grubszy. Kiedyś byłem grubszy, czyli... byłem chudszy, teraz jestem średni, załóżmy. Myślę, że tym optymistycznym akcentem możemy kończyć dzisiejsze Radio Wypika. Movement Lepsze Dobro. Michał. I Patryk. Słyszymy się za tydzień, a tymczasem zostawiamy was z utworem zwykłego. Kiedyś byłem chudszy. Dzięki. Dzięki. Radio Wypika. Radio Wypika.